to bardzo nam zależy na tym, żeby on poszedł do lokalu wyborczego, podpisał listę obecności, czyli wziął tą kartkę i jeżeli chce zagłosować na nie, to niech zaznaczy odpowiedź na nie w którymkolwiek z pytań i wrzuci kartkę do góry. A jeżeli nie chce w ogóle głosować, czyli sprzeciwia się z tezami zawartymi, czyli z pytaniami zawartymi na tej kartce, to powinien tylko wziąć kartę, pokwitować odwrót, czyli podpisać listę obecności i wrzucić głos nieważny. Bo nam zależy przede wszystkim na frekwencji. Frekwencja musi być 50% plus 1 punkt. Modniejsze jest naprawdę. Do Parlamentu Europejskiego poszło bodajże 26% uprawnionych do głosowania. Jak najbardziej ważne. Mimo że tylko 26% wzięło w nim udział. I oczywiście europosłowie są ważni, wszyscy są ważni, a jeżeli nawet chce iść do referendum, to się okazuje, że jak nie ma 50%, to teraz jest widzisz, nie ma się w ogóle. Nawet jeżeli 99% ludzi zagłosuje za, na przykład prezydenta, za likwidacją Straży Miejskiej, za kolejnym innym. Dlatego nam zależy też, jeśli ewentualnie znajdziemy się w jakimś sejmie, w jakiejś komisji do spraw stanowienia prawa, to będziemy się starali zmienić przepisy dotyczące referendum, żeby ten wymagany próg 50% został co najmniej zmniejszony. Ja nie mówię o likwidacji, ale musi zostać znacząco zmniejszony. Czyli na przykład, jeżeli ktoś, jakiś człowiek, polityk, miejscowy, samorządowy, czy nawet centralny został powołany ilością 3000 głosów, to do jego odwołania powinno wystarczyć 3000 plus 1 głos. I to powinno być takie logiczne i sprawiedliwe. Ja za chwilę Państwa już zaproszę, oddam mikrofon prelegentom, zaraz za chwilę zaprosimy tutaj prelegentów, oni udzielają krótkich wypowiedzi dla mediów. Także życzę takiego uważnego słuchania i jeżeli ktoś z Państwa by miał pytania, to my puścimy kartkę i bardzo bym prosił o to, żebyście Państwo te pytania zapisywali na kartkę. W ten sposób my jako organizatorzy uchronimy się przed pewnym zamieszaniem, a Państwo będą mieli komfort otrzymania odpowiedzi na zadane pytania. Łączy się to z tym, jak jestem tutaj do nikogo nie żadnej pretensji, ale często łączy się to z tym, że osoba zadająca pytanie najpierw udziela wszystkim referatu na temat własnych poglądów, aby po 15 minutach zadać pytanie. I po prostu jest to sztuczne przeciąganie czegoś tam. No, za chwilę zaczynamy, do schody na dół. A więc serdecznie witamy pana z racji wieku Andrzeja Rostłowskiego, to jest lider ruchu republikańskiego w Polsce. Oraz pana Adama Słomkę, to jest lider wszystkiego, co się łączy z walką w Polsce. To nie jest walka na szablę, to nie jest walka na broń, ale walka. Dzięki temu człowiekowi i wąskiej, bardzo małej grupce, która wystąpiła w naszym imieniu, skazano pana generała Kiszczaka. No nie wiem, czy to słowo pana akurat pasuje, no ale generała Kiszczaka skazano. A więc witamy pana Adama Słomkę. Ja tak jak mówię, oddaję teraz mikrofon. Przydzielimy panu czas na zaprezentowanie własnych poglądów. To będą wypowiedzi około 10-minutowe. Także zegarek na stół. Panowie, trzymacie się jako republikanie i jako konserwatyści, trzymacie się ram czasowych. Dostajecie mikrofon. Każdy prezentuje przez około 10 minut własne poglądy i własne to clue na temat referendum. Dokładnie na temat referendum i jednomandatowych okręgów. Ależ oczywiście, siądziecie tylko, ja swoje, proszę sobie już teraz siąść, a ja za chwilę podam mikrofon. Siadaj, bo i tak się posadzą. Z racji starszeństwa panu Andrzejowi, który już nie leży na już też jest mało. Tak. Dobrze. Adam powiedział, że zacznie, a więc oddaję się tylko panu Adamowi Słomce. Patrz, kurde. Usiadł dwie kółki. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu za przybycie, mimo bardzo upalnego dnia. Wiadomo, wakacje, a jednak tak się zgromadziliśmy się w sprawie, która teraz jest żywotnie dla Polski ważna, czyli w sprawie
wprowadzenia większościowego systemu wyborczego. Chciałbym tytułem wstępu, zanim będziemy rozmawiać. Andrzej Rospolowski mieszkał całe lata jako emigrant polityczny w Stanach Zjednoczonych, zna z własnego doświadczenia, jak działa ten system w Ameryce. Ja powiem parę słów o modelu brytyjskim. Byłem wielokrotnie w Wielkiej Brytanii. Powiem też parę słów o modelu węgierskim, mieszanym, niemieckim. I przejdziemy do dyskusji. Natomiast chciałbym tytułem wstępu Państwu uzmysłowić, w jakiej historycznie chwili się znajdujemy. Ponieważ mało osób sobie zdaje sprawę, jak ważny moment jest w dziejach polskich. Co się mianowicie dzieje? Proszę Państwa, jesteśmy po ćwierćwieczu wolnej Polski. To jest bardzo dużo. To jest więcej niż istniała II Rzeczpospolita, która istniała przecież tylko w latach 1918-1939, czyli istniała 21 lat. Odliczywszy wojnę z Rosją, która się skończyła w roku 1921, no to mamy jeszcze mniej czasu, 18 lat. Ale jakby nie liczyć, około 20 lat istniała II Rzeczpospolita. My już jesteśmy w kraju, który ma ćwierćwiecze istnienia, po wywalczeniu przez nas niepodległości, bo sama się ta niepodległość nie zrobiła, po wywalczeniu niepodległości od roku 91 do teraz mamy 24 lata, prawie 25 lat i można już podsumować ten ćwierćwiek III Rzeczpospolitej i widać gołym okiem, nie trzeba żadnych tutaj wielkich wywodów, że władza państwowa jest najsłabszym elementem funkcjonowania III Rzeczpospolitej. Społeczeństwo sobie nieźle radzi, szczególnie było widać na początku lat 90. ten wielki boom biznesowy. Widać energię młodych ludzi, szczególnie jak wyjadą za granicę na emigrację, co świetnie radzą. Miliony są chętnie przyjmowane przez inne kraje. Natomiast u nas uporządkowanie spraw polskich przebiega z wielkim kłopotem, ponieważ wyłaniania władza, jaka by ona nie była, obojętnie jaka władza, wszystkie te ekipy okrągłostołowe kończą w atmosferze klęski i kompromitacji. Podstawowe polskie problemy nie są rozwiązane w efekcie. No widzimy to. Nie ma polityki przemysłowej. To na Górnym Śląsku jest w ogóle dla nas szczególnie dotyczliwe, bo zlikwidowano większość zakładów pracy. Nie ma w związku z tym myśli technicznej, rozwoju myśli technicznej, podatków i miejsc pracy. Jak nie ma miejsc pracy, no to nie ma pieniędzy. Ludzie za chlebem emigrują masowo i z naszego regionu jest największa emigracja w Polsce. Jest dwa razy wyższy współczynnik emigracji ze Śląska niż średnia krajowa. To żebyście Państwo mieli świadomość, jak my jesteśmy obowiązani. Ale gdybyśmy wzięli też służbę zdrowia, przez co to się tam dzieje, edukację, brak nauczania przez historię. Gdybyśmy wzięli jakikolwiek fragment funkcjonowania państwa, to widzimy, że władza nie radzi sobie z rozwiązywaniem naszych problemów, ponieważ nie ma ścisłego związku między władzą a obywatelem. Bo dotychczas było tak, że państwo wybierali listę posłów i listę radnych. Jeżeli wybieraliście listę, to nie jesteście w stanie powiedzieć, kogo żeście wybrali. Nawet ja, który się bardzo interesuje polityką, nie jestem w stanie wymienić 12 posłów z mojego okręgu wyborczego, którzy zostali wybrani. I nikt z Państwa, idę o zakład, nie jest w stanie wymienić swoich wszystkich posłów ze swojego okręgu. Jeżeli nie jest w stanie wymienić więcej jak jedną, dwie osoby, to oznacza, że większość parlamentarzystów i naszych przedstawicieli, to również radnych, żyje w głowie przekonaniu, że zależy od woli prezesa, a nie od woli obywatela. I to, o czym teraz będziemy mówić, o zmianie systemu wyborczego, jest rewolucją, jest szansą na taką rewolucyjną zmianę, żebyśmy mieli tak jak w normalnych krajach świata, które są dobrze uporządkowane i dobrze zarządzane, gdzie istnieje ścisła więź między wyborcami a władzą. Kiedy jest ścisła więź? Kiedy władza liczy się z głosem wyborców i obywateli. Tam, gdzie władza żyje w pogardzie i w poczucie braku więzi z obywatelami, władza ma naturalną tendencję do alienacji, do tego, żeby po prostu oderwać się od rzeczywistości. I ten związek między wyborcą a władzą, a ich naszym przedstawicielem, jest przedmiotem w tej chwili kampanii i szansy na zmianę w Polsce. Ta zmiana jest po raz drugi możliwa. Pierwszy raz Polacy się opowiedzieli za możliwością zmiany sposobu wybierania przedstawicieli, więc sposobu działania władzy w roku 2007, kiedy była koalicja, która się nazywa Akcja Wyborcza Solidarność,
co zresztą na sali widzę przedstawicieli koledzy, jakżeśmy wtedy walczyli. I zapisaliśmy tam w projekcie konstytucji, że 2/3 parlamentarzystów będzie wybierana do kręgu większościowych jednomandatowych. Tak się niestety stało, że Marian Czakleski, lider tej koalicji, mimo wielkiego sukcesu wyborczego, przypominam, 35% Polaków głosowało, ponad 200 posłów, ten klub parlamentarny nie zrealizował tej zmiany nominacji, ponieważ Marian Czakleski zadowolił się obietnicą, że go Unia Wolności poprze na prezydenta i zapomniał o postulatach zmiany ustroju, zmiany ordynacji. I dzisiaj jesteśmy po raz drugi przed szansą zmiany modelu na model, który jest sprawdzony i efektywny w rozwiniętych krajach świata, żeby porzucić model, który wiemy, że kompletnie nie działa, to znaczy działa w ten sposób, że każda władza ma w pogardzie wyborców i obywateli. Jaka to jest szansa? No to jest, proszę Państwa, szansa stojąca przed ruchem Pawła Kukiza. Ponieważ tak się zdarzyło w ostatnich wyborach, że wiemy już, że dwie siły są wielkie. Jedna już schodzi ze sceny politycznej, dawno kończy swoje życie, czyli Platforma Obywatelska, wcześniej Unia Wolności, czyli taka formacja liberalna. I zmiana nastąpi w wyborach parlamentarnych i prawdopodobnie wejdą tylko trzy ugrupowania do Sejmu, no może jeszcze PSL, dawno, że nie wejdzie SLD, bo się zdecydowało być koalicją wyborczą. I języczkiem uwagi, kluczem do większości konstytucyjnej dla PiS-u będzie ruch Pawła Kukiza. Ruch, który na sztandarach podnosi kwestię jako pewien wielki program, bo to jest w istocie program, choć o tym nie mówię. No, rewolucyjną zmianę. Zmianę relacji między obywatelem a władzą. Czyli zmiana systemu wyborczego na większościowy. I będziemy dzisiaj mówić o tych modelach większościowych, bo one są różne w różnych krajach. Natomiast myślę, że nie trzeba tu obecnych przekonywać, jak wadliwy jest obecny system i dlaczego lepszy jest system, który funkcjonuje w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, czy na Węgrzech. Oczywiście, jeżeli ktoś w dyskusji będzie chciał pytać o mechanizmy obecnego systemu, to z przyjemnością o tym powiemy, ale wydaje mi się, że szkoda generalnie naszego czasu na krytykę obecnej sytuacji, obecnej ordynacji, obecnego sposobu sprawowania władzy i jakości pseudoelit, jakie mamy, które się wyłoniły w wolnej Polsce po hekatombie II wojny światowej i okupacji sowieckiej. Na koniec w prezencie dla wszystkich, którzy się interesują, jest bardzo dobra broszurka na temat systemu większościowego, na czym on polega. Rozdamy na koniec tym, którzy dotrwają z nami do końca. Tyle tytułem wstępu, proszę Państwa. Chcę Państwu uświadomić, bo jest tu wielu przedstawicieli ruchu na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Jesteśmy w trakcie wewnętrznej dyskusji wewnętrznej w ramach GIOM na temat, jak będą kształtowani przedstawiciele nasi na listach. Chcieliśmy prawyboru, chcieliśmy jawnej selekcji. Nie chcemy takich błędów, jakie robią inne ugrupowania, jakichś poufnych, dziwnych spotkań. Chcemy jawności, takiego mechanizmu, jak jest w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, gdzie najważniejszą fazą, pewnie będzie o tym Andrzej mówił, jest to wybieranie wcześniej przez środowiska różne, proponowanie największym ugrupowaniom kandydatów mających autentyczne poparcie społeczne. Jesteśmy w trakcie ważnej dyskusji wewnątrz ruchu JOWS-owskiego. Jesteśmy w trakcie tworzenia struktur, mamy już biuro w Katowicach Małopolskich. Dwa, wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, codziennie działa. Jest dzięki Bogusiowi i ekipie, która zbiera podpisy na Pawła Kukiza. Stolik codziennie funkcjonujący na ulicy Stawowej w Katowicach, też punkt informacyjny JOWS-owski. Robimy te spotkania, jeździmy od Zawiercia po Gliwice. Macie Państwo w internecie te nasze spotkania. Teraz po raz pierwszy mamy możliwość w debacie porozmawiać z człowiekiem, który jako emigrant polityczny walczący wcześniej o niepodległość Polski miał okazję poznać z pierwszej ręki model amerykański, a później pozwolę sobie powiedzieć, czym się różni model brytyjski i węgierski, niemiecki, inne mieszane systemy. Tak w skrócie, żeby Państwo mieli pewien przegląd różnych modeli. Zaczniemy od amerykańskiego, bo wreszcie mamy człowieka z pierwszej ręki, który nam powie i nawet chce w Polsce ten model republikański wskrzesić. Zatem oddaję Ci, Andrzeju, głos. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, że jesteś z nami. Mam nadzieję, że może nawet będziesz kandydował. Chciałbym Ci podziękować, szczególnie jako człowiek młody, że natchnąłeś mnie do walki. Myśmy razem walczyli, no ty, jako wielki przywódca, a ja jako jakiś tam młody człowiek, ale
To były piękne lata, no i mamy wolną Polskę, czyli możemy się spotkać w Polsce. Za co ci bardzo. No nie chcę powiedzieć. Ja puszczam w tym momencie, puszczam takie coś z taką bardzo otwartą, ale jednak otwartą na pytania do Państwa, do prelegentów. Nie wiem, czy to już wypada, ale ja tutaj już, jeżeli ktoś by chciał zadać jakieś pytanie, proszę pisać pytania. Ja dzisiaj będę odzywał, także proszę, w miarę możliwości pisać wyraźnie, bo ja nie jestem lekarzem ani aptekarzem. I błąd. Prośbę tylko o to i proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, że przyszedłem tutaj jako prelegent, jestem tak na luzie, na spokoju, ale nie proszę mi wierzyć, że również nie do tyłu, żeby w marynarce, w tym ponad 30-stopniowym mrozie, wejść z domu i tutaj ustanąć. No i Adam mnie zaskoczył pozytywnie, zobaczyłem w garniturze, ale myślę, że się tak różnimy. Ja tak bardziej trochę po amerykańsku na spokoju, a Adam tak tradycyjnie po polsku. Proszę Państwa, Wam wszystkim najpierw bardzo dziękuję, że mimo tej kanikuły, mimo swoich różnych planów i tak dalej, to naprawdę jest fajna frekwencja, że chcieliście Państwo przyjść i posłuchać. W tym temacie pod hasłem ogólnym JOWY w ogóle przerobić jakoś temat, na ile się da, co to w ogóle jest i tak dalej, czy warto go nie tylko w tym powstanie zmieniać, ale czy warto do tego dążyć, czy jest to jakaś idea fix, gdzieś tam wymyślona i będąca tylko teorią, czy jest to coś, co sprawdza się w życiu innych ludzi i jak się sprawdza. Proszę Państwa, wcześniej już Pani Adam mnie jakby zaanonsował, także Państwo wiecie, ci, którzy mnie w ogóle nie znają, tylko przypomnę, że ja nie jestem żadnym naukowcem, nie jestem profesorem, nie jestem publicystą, dziennikarzem. Wyrosłem jako przywódca Solidarności w sierpniu 1980 roku w największej firmie PRL-u, wówczas Hucie Katowice. Tam byłem sekretarzem urzędu, doprowadziłem do zawarcia z Komisją Rządową czwartego wielkiego porozumienia społecznego, nazwanego nie Dąbrowskim, choć to było w Dąbrowie Górniczej, ale Katowickim, od nazwy Huty Katowice, jakoś tak inaczej to nazwaliśmy. Trochę nieszczęśliwie, aniżeli Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu. I w zasadzie wyrosłem jako lider, przywódca, działacz Solidarności, ale już wtedy, jeszcze przed stanem wojennym, dla mnie Solidarność była niezbędnym, bezpiecznym takim garniturem, taką niezbędną formułą w tamtym komunistycznym systemie, w której jednak starałem się dążyć bezpośrednio do wolności, do suwerenności naszego narodu, do poszerzania sfery wolności i obalenia systemu komunistycznego. Od pierwszych dni mówiłem to w Hucie Katowice, mówiłem to w regionie. Z tego powodu byłem jednoznacznie zwalczany w tym regionie i w całym kraju. Za co później trochę też cenę, jak wielu innych, płaciłem dość słono. Proszę Państwa, krótko mówiąc, na dzień dzisiejszy od wielu lat nie jestem już związkowcem. Wyrosłem ze związku zawodowego, ale jestem politykiem. Uważam się za polityka, za działacza politycznego. A konkretnie nie byle jakiego, nie bezosobowego, tylko formowałem się jako konserwatysta i republikanin w pojęciu, w rozumieniu amerykańskim. Proszę Państwa, w Europie pojęcie konserwatyzmu ma wiele pojęć, właściwie wiele konotacji, wiele rozróżnień, bo są ludzie, którzy nawet za konserwatystów mogą uznawać kogokolwiek, kto się trzyma jakiejś starej zasady. Także nawet część komunistów, która trzyma się starych jakichś tam zasad, może być określona przez nich, i że to są konserwatyści. Republikaninem jestem i też to różnie jest w Europie rozumiane, ponieważ, proszę Państwa, w Europie mieliśmy tradycję rewolucji francuskiej, republikańskiej rewolucji francuskiej, która była lewacka, pierwsza taka przedkomunistyczna, i ten republikanizm, jakobinizm jest nam, no mi osobiście i prawdopodobnie każdemu z Państwa, bardzo obcy i daleki. Ja utożsamiam się z konserwatyzmem republikanizmem amerykańskim,
tak to odczuwam, czyli z obszarem jak największej wolności jednostki, pojedynczego człowieka, a nie partii, nie tam, prawda, naczelnych ciał kolektywnych, tylko wolność zaczyna się od pojedynczego człowieka. No więc przejdę od razu do rzeczy i możemy zadać sobie takie pytanie. Czy ten system polityczny, jaki dzisiaj w Polsce mamy, wyłaniany w myśl obecnie panującej ordynacji wyborczej, jest okej, jest dobry? I czy wystarczy nam zmiana władzy, na przykład na jesieni z Platformy na PiS, i już kraj będzie właściwie dobrze, będzie lepiej i tylko coraz lepiej? Proszę Państwa, ja reprezentuję pogląd, że to nie wystarczy i nie będzie dobrze. Nastąpią zmiany pozytywne, ale nie takie, o jakie na przykład Milek nam powiedział, pewnie w dużej mierze Państwa. Mianowicie ja reprezentuję pogląd, że obecnie panująca ordynacja wyborcza, ordynacja proporcjonalna, jest najmniej obywatelską, jest antyobywatelską, ponieważ obywatel nie wybiera konkretnych polityków, tylko uczestniczy w plebiscycie głosowania na jakimś ruch polityczny, w wyborach centralnych lub na jakąś inną organizację, także obywatelską, jeśli chodzi o wybory regionalne. I proszę Państwa, w danym okręgu wyborczym jest więcej niż jeden mandat. To nie jest właściwe. Proszę Państwa, w związku z tym to powoduje, że partie wyrażają się jako partie wozowskie i partie dyktatury aparatu partyjnego. Czy tego w jakiejkolwiek partii, czy tego działacze polityczni chcą, czy nie chcą, ten system powoduje to, że partia polityczna, aparat polityczny partii ustawia sobie listy wyborcze. Czyli nam, obywatelom, szykuje aparat partyjny listy ludzi, jakich oni by chcieli, a nie my. Żebyśmy my no, zagłosowali na to, żeby oni sobie weszli do parlamentu. Po czym oni są już nieruszani. Nie możecie ich wcześniej odwołać. I w zasadzie od was już nie zależy. Nawet pieniądze na swoją działalność czerpią nie bezpośrednio z naszych, waszych kieszeni, ale czerpią z budżetu państwa. Z nas wszystkich, z budżetu państwa. To są rzeczy złożone. I dlatego kiedy jako podstaw Solidarności w roku 1988 znalazłem się w Stanach Zjednoczonych, i miałem inklinacje dużo takie wolnościowe, bo już w Solidarności nazywano mnie ekstrema, nawiedzony te elity kuroniowo-michnikowe, korowskie i tak dalej. Uważałem, że do jakiegoś faceta nawiedzonego, któremu się śni jakaś niepodległość, jakaś udziwniona wolność obywateli. No cóż, oni chcieli poprawiać socjalizm, a ja chciałem socjalizm obalić i wprowadzić system wolności. Proszę Państwa, w związku z tym, kiedy znalazłem się w Stanach Zjednoczonych, czekałem 5 lat, kiedy będę mógł zostać pełnoprawnym mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, a więc obywatelem. I po 5 latach razem z moją żoną i nieletnim synem poddaliśmy się egzaminowi na uzyskanie obywatelstwa. Zdaliśmy specjalny test, zostaliśmy wszyscy obywatelami także Stanów Zjednoczonych, nie rezygnując z naszego obywatelstwa i bycia Polakami. I proszę Państwa, od tej pory zacząłem, już język znałem, proszę się tam wyjechać bez żadnej znajomości języka angielskiego. I wtedy zacząłem wdrażać się w amerykański system, również polityczny, społeczny, we wszystko, jak to działa. Jak to jest, że ci Amerykanie, którzy tak naprawdę nie są tak jednorodni etnicznie, jak my Polacy w Polsce, tylko to jest przecież, mówiąc brzydko, zbieranina wszelkich ludów, narodów, szczepów z każdego kontynentu, z każdego zakątka kuli ziemskiej. Jak to jest, że ta zbieranina w ciągu ostatniego stulecia z naprawdę podrzędnego terytorium, które prowadziło ciężką wojnę na przełomie XIX i XX wieku, ciężką wojnę z Hiszpanią, proszę Państwa, stało się w
wreszcie wielkim supermocarstwem i wbrew różnym opiniom, zakusom i tak dalej, jeszcze długo nim będzie. Jeszcze długo będzie numer jeden, niezależnie od różnych prognoz. Co nie oznacza, że jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca, bo tam nie żyją sami aniołowie. Tak jak u nas w Polsce, tam są ludzie dobrzy i źli, tak samo. Tam są tak samo sądy, więzienia, jest prawo i tak dalej. Więc proszę Państwa, innymi słowy, również w życiu politycznym są ruchy polityczne właściwe i niewłaściwe. Jedne budujące siły tamtego kraju, pielęgnujące zasady wolności, inne nie. Ale do rzeczy. Proszę Państwa, to jest Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Te cztery karteczki, to jest cała Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Ta pierwsza na świecie, po niej była nasza Konstytucja 3 maja. We współczesnym świecie mam oczywiście na myśli mówiąc. Następnie, proszę Państwa, to z jednej i z drugiej strony są zasady działania US Government, czyli państwa Stanów Zjednoczonych. Wszelkie zasady, wszystko treściwe. Państwo wiecie, jakim opasłym tomem takim broszury jest obecna nasza polska konstytucja, prawda? A dlaczego? Dlaczego one się tak bardzo różnią? Ponieważ nasza obecna konstytucja w 3/4 materiału jest zbiorem pustych eufemizmów. Musimy, będziemy, chcemy być szczęśliwi, zapewniamy, prawda? Pustosłowie, eufemizm. Natomiast konstytucja Stanów Zjednoczonych mówi po prostu, czym jest państwo, jak państwo ma być zorganizowane, że ma parlament, czym są posłowie, czym są senatorowie, jak mają być wybierani i tak dalej. I przejdę, proszę Państwa, do konkretu. A tutaj dalej, jak ma to wszystko działać? I oczywiście, proszę Państwa, dodam, że to jest nie tylko oryginalna Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 7 jej artykułami. Wszystko dalej, oryginalna Konstytucja Stanów Zjednoczonych ma tylko 7 artykułów. A ile ma nasza? Plus, a więc jest tu 7 artykułów i 27 poprawek. I ja bym sobie życzył i działam na rzecz tego, że jeżeli jeszcze raz podążymy do zmiany konstytucji, żeby chociaż wprowadzić, zlikwidować obecną ordynację prokonsensualną, bo ona jest zapisana w konstytucji, i żeby zmienić na JOW-y i tak dalej, musimy zmienić konstytucję. Więc ja działam na rzecz tego, że jak zmienimy tą konstytucję, to już po raz ostatni, żeby ona była również krótkim, ale treściwym, merytorycznym zbiorem zasad i rozkładem jazdy funkcjonowania państwa, wyboru, ordynacji wyborczej, sposobu działania partii politycznych, sposobu wypełniania mandatu przez wybranych polityków, posłów i senatorów i tak dalej. Więc i następnie, jeżeli będziemy mieli jakieś życie, będzie niosło sprawne rozwiązania, które powinny mieć umocowane w konstytucji, to niech one będą, to niech nie będzie na nowo znowu zmieniana konstytucja, tylko niech one będą wprowadzane na zasadzie poprawek do konstytucji. Ludzie całego świata, jako Amerykanie, już to wynaleźli i stosują i w mojej opinii jest to najbardziej politycznie sprawny naród, jest to najbardziej merytorycznie, pragmatycznie, szczęśliwie, najlepiej jak dla siebie można, funkcjonujące państwo, społeczeństwo i każdy obywatel z osobna. Więc proszę Państwa, jednomandatowe okręgi wyborcze, JOW-y, nie ma jednego modelu. Adam wcześniej powiedział, jest model brytyjski, jest model amerykański, to są dwa najbardziej powszechne, jogowskie modele, ale są też modele mieszane i najbardziej nam znany jest w jednym z najpotężniejszych państw zachodów, konkretnie Europy Zachodniej, Niemiec. Model mieszany, że jest trochę ordynacja
i proporcjonalna, i jednomandatowa, ta większościowa pomieszana. Ale proszę Państwa, ja reprezentuję pogląd, nie tylko spółki, że to, ta ordynacja mieszana w Niemczech nie jest szczytem marzeń także samych Niemiec. Ona została Niemcom narzucona po zakończeniu II wojny światowej przez aliantów głównie amerykańskich i brytyjskich po to właśnie, aby Niemcy nie odrodziły się jako zbyt silne na nowo państwo. Bo się okazuje, że największą siłę państwa poprzez zagwarantowanie największej wolności obywatelom i danie obywatelom największych możliwych szans kształtowania siły tego państwa i narodu, gospodarczo-politycznym i tak dalej, zapewnia wyłącznie jednomandatowa ordynacja wyborcza. Bo bezpośrednio z wyboru na dole obywateli idą politycy, są wybierani, dostają mandat. Niesamowitą siłę i najlepsze sprzężenie narodu, jego reprezentantów, jego elit i zrozumienia. Dlatego dla mnie, jako etap przejściowy w Polsce, jestem za nawet, za ordynacją mieszaną. To pewnie będzie najbardziej możliwe tak, w takiej rewolucji pokojowej. Bo gdybyśmy doszli do rewolucji i na bagnetach mieli zmieniać, to jestem od razu za zrobieniem ordynacji jednomandatowej. Ale pewnie będziemy to zmieniać w rewolucji politycznej, w takim razie grzecznie, wolnościowo, w sposób pokojowy, czyli róbmy to etapami, byle nie za długimi. Teraz mamy 25 lat, etap wielki, no niestety na wielu polach, wielki smutek także i to należy zmienić. Więc proszę Państwa, zatem ja optuję za ordynacją jednomandatową w pełni i nie za modelem brytyjskim, a za modelem amerykańskim. Z jednego najważniejszego powodu, że w brytyjskim modelu okręgów jednomandatowych to jednak partie polityczne jakby są tym ostatecznym czynnikiem, który akceptuje, prawda, tych ludzi, którzy naprawdę zostają. Tam też są często działania aparatu partyjnego. Natomiast w Stanach Zjednoczonych przynależność do partii jest rzeczą drugorzędną. Wyłaniają się naturalnie liderzy, którzy chcą startować, ubiegać się o mandat w danym okręgu. I czy on należy do partii, są główne dwie partie, prawda? Tak jak jest scena polityczna prawo i lewo, nie ma nic więcej, to dlatego nieprzypadkowo są dwie główne siły polityczne. Prawica i lewica generalnie biorąc. A wszystko, co jest niezdecydowane, to płynie sobie tym środkiem. Amerykanie mówią undecided, niezdecydowane. I kropka. To w Polsce dzisiaj mamy i w niektórych krajach europejskich o słabszym fundamencie politycznym mamy sytuację, że mamy nie jedną partię na lewicy, nie jedną partię na prawicy, a nawet nie jedno ugrupowanie polityczne tak zwanych niezdecydowanych, tak zwanego centrum środka, czy jakby to tam nie powiedzieć. Więc proszę Państwa, w zależności od sprawy, to oni się odbywałem raz za jednym, za drugim, czymś i tak dalej. No więc przeciwnicy JOW-u w naszym kraju zawsze twierdzą, że jakby wyszły JOW-y, to nasza scena się zabetonuje dopiero na dwie największe partie i to będzie dopiero tragedia. Jakby już ta scena nie była zabetonowana tak naprawdę przez dwie największe partie od lat, no więc jak można jeszcze bardziej zabetonować? Tym bardziej, że nie można tego ruszać. Więc w związku z tym, ja powiem tak, nie ma nic złego w tym, żeby w Polsce również dominowały dwie partie, ale które będą, każda z nich, jedna będzie taką federacją wszystkich ruchów prawicowych, druga będzie federacją wszystkich ruchów lewicowych. Tak jest w Stanach Zjednoczonych. Mniej więcej tak to jest w Stanach Zjednoczonych. Z tym, że w miarę upływu lat, wielu jak to już tam działa, to się wyraca. Także na prawo są republikanie, którzy liberalizują, którzy na lewo ich ciągnie. I w związku z tym tam też się narodził ruch takiej amerykańskiej solidarności pod nazwą Tea Party.
czyli partii herbacianej, to nawiązuje do legendy początkowej walki o wolność Stanów Zjednoczonych, kiedy amerykańscy koloniści zbuntowali się, wysypali do oceanu transport herbaty z Indii, żeby, prawda, utrudnić życie brytyjskim władcom kolonii amerykańskich. Więc proszę Państwa, ci kandydaci teraz w polityce Tea Party, oni już powstali na krótko w latach, w końcówce lat 2000, przed rokiem 2010, tak na początku lat 2000. Ja ich pamiętam jeszcze, jak to funkcjonowało, jak to się zaczynało. Którzy chcieli równo ciąć po jednej, po drugiej stronie, coś jak ruch Kukiza, właśnie zaistniał na tej zasadzie właśnie pana Kukiza, ten fenomen, w okresie ostatnich wyborów prezydenckich, po których się okazało, że poglądy pana Kukiza spowodowały, iż zdobył on, te poglądy jego zdobyły trzecią poważną ilość głosów Polaków. No i teraz do konkretów. Proszę Państwa, w związku z tym, że mam powiedzieć Państwu, jak to w Stanach Zjednoczonych działa, szybciutko zacznę, co będziemy wracać do dyskusji i tak dalej, żeby adaptować się też na to nie powiedzieć, to powiem generalnie tak. Właśnie Jobby w kontekście konstytucji USA. Ja może wysiągnąć, że będzie jakoś się z tego... O, zapomniałem. Proszę Państwa, w tej konstytucji Stanów Zjednoczonych, którą pokazywałem, jest zapisane, na przykład, że cała władza ustawodawcza jest przekazana Senatowi i Izbie Niższej Kongresowi. Rząd nie ma żadnych prerogatyw tworzenia prawa. Naszym rządem jest różny. On ma takie prerogatywy. Następnie, proszę Państwa, jest kongresmen, wybierany jest w jednomandatowym okręgu wyborczym. Jest zapisane w konstytucji, a nie jakieś ustalenia na 5 lat czy 15 i potem można dowolnie zmieniać. Jest powiedziane w konstytucji ponad 200 lat temu, jak mają wyglądać okręgi wyborcze. Dzisiaj też idzie ten temat, bardzo się przejawia nawet wśród zwolenników i przeciwników, czy ludzi niezdecydowanych, niezorientowanych odnośnie jednego okręgu wyborczego. Jakie mają być okręgi wyborcze? Na przykład Amerykanie w swoim kraju uznali, że w konstytucji zapisali, że wielkość okręgu wyborczego zależy od ilości mieszkańców. I oni przyjęli, że ma to być liczba nie więcej niż 30 tysięcy mieszkańców. Okręg wyborczy. Wielki stan. Następnie, proszę Państwa, jest powiedziane to, że kandydat na posła po polsku, czyli na kongresmena, musi mieć skończone co najmniej 25 lat, musi być co najmniej 7 lat obywatelem kraju i proszę Państwa najważniejsze, i musi mieszkać w regionie, z którego będzie wybrany. Innymi słowy, ten zapis już poza Jobami, w ramach Jobu, że to nie o same Joby chodzi, ale musi być zlikwidowane, żeby Joby miały swoje zasadnicze znaczenie, to musi być zlikwidowane tak zwane spadochroniarstwo. Czyli to, co jest dzisiaj powszechnością, że politycy, aparat partyjny sobie patrzy na mapę Polski w danym roku wyborczym i mówi tak, ty Nowak polecisz sobie w tym roku, wystawimy ciebie w Szczecinie, ciebie w Katowicach, ciebie gdzieś indziej. Za 4 lata będziemy karuzelę zbierać. Oczywiście. Jasne. Bo to chodzi o to, żeby się ciągle utrzymywać na fali w polityce do wybierania. Proszę Państwa, no to są te nonsensy, więc jeżeli chcemy w Polsce Jobów, ja tutaj powiem, że nawet ruch Pawła Kukiza, Paweł Kukiz jeszcze do tego nie może. Że takie rzeczy, po to na przykład jestem ja to głoszę, że nie chodzi o to, że same Joby, to jest jeszcze, ta idea jeszcze nic nie mówi. Same te Joby muszą być połączone właśnie z zakazem kandydowania spoza okręgu wyborczego, czyli jak ktoś chce kandydować, musi w tym okręgu mieszkać. Jest tylko jeden warunek, ustalenie jak długo. Prawda? I w drodze konsensusu politycznego możemy ustalić, że co najmniej 2 lata przed wyborami,
przynajmniej 3 lata, na jakiejś drodze inaczej się nie da ustalić, ale jednak będzie w dniu wyborów, co najmniej musi tam mieszkać, co najmniej od roku. I to jest, co to robi, proszę Państwa? To nie tylko ogranicza rolę hegemona w rozdawaniu kart przez aparat partyjny, to jednocześnie to obywatelom, Państwu, nam, wyborcom, daje największe możliwe uprawnienia, że to Wy decydujecie, my decydujemy o tym, kogo będziemy wybierali. I jednocześnie człowiek, który mieszka, żyje w danym okręgu wyborczym, potencjalnie jest możliwie najbardziej znany wyborcom, aniżeli jakiś skoczek z innej strony kraju, prawda? Którego nikt nie widzi poza kampanią wyborczą, prawda? Przed wyborami i biurem poselskim, prawda? Czasem otwartym po wyborach. Więc to jest ta różnica i to są te rzeczy. Następnie tak. Ustalone jest, że następnie o wynikach wyborów nie decyduje, proszę Państwa, demokracja jako taka, czyli zwyczajna większość oddanych głosów, ale zasada odpowiedzialnej wolności, zasada republikańska, że ona wyraża się poprzez przyjęcie systemu specjalnych elektorów, którzy właśnie decydują o liczeniu głosów i tak dalej, gdzie jacy politycy co zdobywają. Ja w to nie będę się zagłębiał, bo to jest za mało czasu na dzień dzisiejszy, a powiem więcej, ja wszystkich rozumów nie zjadłem, żeby tak dokładnie te mechanizmy tam sobie rozwiązać w Stanach i nie czuję się kompetentny, żeby o wszystkim tak do góry do dna, przynajmniej dzisiaj Państwu powiedzieć. Ale ten system elektorów jest ważny, że więc jeszcze raz, nie liczy się, ile matematycznie głosów, tym głosem bądź pokój tą zwykłą większością demokratyczną, ile kto dostał głosów, tylko decyduje system elektorski. Dlaczego to, proszę Państwa, bardzo? Ja co teraz powiem, to jest ważne. Mianowicie, na czystym matematycznym zliczeniu, jeśli tylko decydują te głosy tak matematycznie zliczone, jak leci, i one mają stanowić o większości, to jest to, proszę Państwa, zasada trochę wójta, co chce. Bo według tej zasady, najlepiej to prezentował jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin. On zdenerwowany kiedyś też takimi przeciętnymi poglądami, że wolność i demokracja to jest jedno i to samo. Powiedział nie. I wiecie, jaka jest różnica między wolnością i demokracją? Powiedział do ludzi, powiedział tak. Demokracja jest wtedy, kiedy na przykład dwa wilki i owca głosują, co będziemy jeść dzisiaj na kolację. A wolność to jest dobrze uzbrojona owca kwestionująca głosowanie. I to jest różnica między ułomną demokracją, gdzie głosy dwóch, nawet najgłupszych idiotów, mają prawo przelicytować jeden głos najmądrzejszego nawet człowieka. I dlatego ja reprezentuję pojęcie nie demokracji, a w sobie takiej waluta, co chce, tylko wolności odpowiedzialnej, czyli zasad pewnych zasad, niezależnie od tego, ilu ludzi w danej chwili te zasady podpowiadają. Proszę Państwa, więc dalej jest postanowione w Konstytucji Stanów Zjednoczonych taka ciekawostka na bazie jogu, że Indianie, na przykład Indianie, zwolnieni są od podatku. My wszyscy słyszymy, jaka to krzywda dzieje się Indianom. No oczywiście oni byli panami tamtej ziemi, a niestety to mamy dzisiaj, ale że oni są krzywdowo krzywdzeni. Proszę Państwa, od pierwszej chwili narodzin Stanów Zjednoczonych jeden z pierwszych artykułów Konstytucji Amerykańskiej zostało zawarte, że przeciwnie od wszystkich innych ludzi na terenie Stanów Zjednoczonych Indianie wyłączeni są z opodatkowania jak dochodu. Powiem więcej, nawet są beneficjentami wielu subsydiów rząd amerykański, czy tam władze lokalne mają. Przy innej okazji, że właśnie, proszę Państwa, jeżeli Adam tak dodał, no to ja już tylko chcecie, żeby to jedna rzecz powiedzieć? Dobrze. Więc proszę Państwa, w Kalifornii, gdzie mieszkałem, mieszkałem w stolicy Kalifornii, Sacramento. Niedaleko, jakieś kilkadziesiąt kilometrów od Sacramento, jest teren potężnego rezerwatu Indian. To się tak mówi rezerwat.
proszę Państwa, w dniu dzisiejszym, to jest po prostu pewna część terytorium, na którym tylko Indianie są wójtami zarządzającymi i nawet mają swoją policję indiańską. Wszyscy członkowie policji, czy to szeregowie policji powiatowej, czy to miejskiej, to są wszystko Indianie. Ośrodki zdrowia publiczne, to tylko dla Indian i tak dalej, państwo to substytuuje na dodatek. Więc to są nasze, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że jak ja wjechałem w ten teren tego rezerwatu indiańskiego, to ja tam jota w jotę widziałem takie produkty, tak drogie, tak rozbudowane, świetne, że rzadko się widzi w normalnych dzielnicach, gdzie inni ludzie mieszkają. A najśmieszniejszym, centralnym punktem tego terytorium był potężny kompleks kasyna, który się składało z iluś kasyn, z iluś hoteli, z wielu restauracji, klubów, banków i wszystkiego. Wielkie jedno konsorcjum, które jest w rękach Indian i mafii. Proszę Państwa, następnie w ramach jednomandatowych rozwiązań w Stanach Zjednoczonych ustanawia się po dwóch senatorów z każdego stanu. I proszę Państwa, to powoduje, że dziesięciokrotnie większe dzisiaj Stany Zjednoczone mają 100 senatorów, taką samą liczbę jak dziesięciokrotnie mniej liczna Polska. No nonsens. Czy nam potrzeba 100 senatorów? W mojej opinii nie. W mojej opinii również wystarczy nam po dwóch senatorów z każdego województwa w Polsce. I będzie to 32 senatorów i oni będą lepiej w składzie pracować w Senacie niż dzisiaj ta setka. A my będziemy mieli kilkudziesięciu polityków mniej na utrzymaniu z naszych pieniędzy, z naszych podatków. Te pieniądze będą mogły iść na dużo bardziej potrzebniejsze cele społeczne. Proszę Państwa, senatorów według Konstytucji od razu zostało zapisane w Konstytucji, że wybiera się na 6-letnią kadencję. Każdy senator ma jeden głos. W odmienności od kongresmena, czy od posła, musi być już starszy, nie 25 lat, a musi mieć 30 lat, co najmniej ukończone, ponieważ Senat to jest Izba Wyższej Refleksji Politycznej nad działalnością młodszych polityków w Senacie, w Izbie Niższej, czyli jakby w Sejmie u nas, a tam w Izbie Niższej Parlamentu, w Kongresie. I proszę Państwa, i kandydat na senatora musi mieć nie 7 lat, a co najmniej 9 lat musi być obywatelem kraju, czyli USA. Czyli większej odpowiedzialności za ten kraj wymaga się od kandydata na senatora. I to jest wszystko w Konstytucji, a nie w jakichś tam przepisach ulotnych, tak jak często u nas to wynika. Czy w ordynacji wyborczej i tak dalej, to wszystko jest w Konstytucji. Teraz proszę Państwa, od początku, co zrobiono? Bardzo mądrą rzecz, że ustanowiono rotacyjny system wyboru senatorów. To znaczy nie ma czegoś takiego, jak u nas, że kiedy przychodzi na jesieni wybory, to 100% składu osobowego nie tylko Sejmu, ale 100% składu osobowego Senatu podlega redakcji. Czy to jest dobre, czy złe? Proszę Państwa, złe, pod każdym względem w interesie nas poradzi. Ano, powoduje sytuację, że nawet teoretycznie, a może kiedyś w praktyce, nawet 100% może być wymieniony dotychczasowych senatorów na nowych senatorów, dajmy na to. I całe prace dotychczas prowadzone legislacyjne leżą. I my wiemy w praktyce naszego życia, że co 4 lata prowadzone przez 4 lata różne projekty i tak dalej, zarówno wśród rządzących, jak i wśród opozycji, zaczynają się po 4 latach od nowa, bo następuje wymiana zbyt wielkiej ilości posłów lub senatorów. Amerykanie się przed tym właśnie pragmatycznie zabezpieczyli w Konstytucji i powiedzieli tak, na 6 lat, ale od razu z wszystkich senatorów dzielimy na 3 równe grupy. Po 33, akurat 99
setnym jest mentor, senior, prezydent Senatu, czyli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. I proszę Państwa, żeby była... I ta rotacja polega na tym, że w danym roku wyborczym tylko 1/3 Senatu podlega wyborom. I co już tak jest? Czyli za pierwszym razem, jakby u nas chciano to wprowadzić, ustalają mi kadencję na powiedzmy też na 6 lat, dzielimy tych senatorów na 3 grupy i chcemy rotację zrobić, żeby Senat również Rzeczypospolitej miał zapewnioną dużą ciągłość prowadzenia projektów, żeby nie nastąpiła taka wymiana. No to jest całkowita szkodliwa w naszym interesie. Więc proszę Państwa, wtedy mówimy tak, już po skończeniu 2 lat 1/3 oddana jest procesowi wyborczemu. Po upływie 4 lat kolejna grupa, ta 1/3 i po upływie 6 lat ta ostatnia grupa, tak? I potem to już idzie kolejno, od nowa do nowa i już jest cykl. I Amerykanie robią to systematycznie już ponad 200 lat. Mają stałą kampanię. Oczywiście mają stałą kampanię wyborczą. Teraz proszę Państwa, Państwo wiecie, że i obecna kampania wyborcza u nas w Polsce, jak i lata od trzeciej RP poczynając, do komunizmu nie będziemy w ogóle poruszali, gdzie tutaj już rzekomo demokratycznie można prowadzić kampanię wyborczą i tak dalej. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób politykami, partiami zajmują się media w kampanii wyborczej i nawet na co partie kładą nacisk. Otóż proszę Państwa, to co jest najbardziej dla obywateli ważne, czyli rozwiązania merytoryczne w kraju, w okręgu wyborczym, w ogóle, w rejonie jakimś i tak dalej, to jest rzecz najmniej istotna. Na czoło wybija się w propagowaniu to, czy ktoś jest ładny, czy brzydki, czy ma 2 metry wzrostu, czy 1,70 m, czy ile ma lat, czy jest ładny, to już powiedziałem, tak? Co powiedział o tym, co powiedział o tamtym, co dany poseł lub kandydat na tego powiedział o tym i tamtym. I nasza kampania wyborcza ma takie oblicze. Natomiast przypomnijcie sobie Państwo, co do tej pory robię w tej kampanii wyborczej, słyszycie na temat merytorycznych spraw, czyli co konkretnego politycy nam oferują na szczeblu krajowym, bardzo niewiele. I dlatego chcę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych to, że są jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli że politycy zależą nie od aparatu partyjnego, a ci, którzy zostaną wybrani, zależą wyłącznie od wyborców na dole, którzy są niezależni i samorządni od kogokolwiek, także od polityków. Tam pierwszą rzeczą jest to, że ci kandydaci w wyborach na posłów i senatorów mówią, co oni ludziom chcą dać. My mówimy, no co obiecują. Tylko proszę Państwa, jak tam nie dotrzyma obietnicy, to no może oni też obiecują. Tylko jak tam ktoś nie dotrzyma obietnicy, tam jest mechanizm impeachmentu. Można przed upływem kadencji senatora, posła, nawet prezydenta kraju odwołać. Odwołać przed upływem kadencji. To jest też element systemu, jako pod hasłem JOWY, który ja postuluję. Więc JOWY, więc zakaz spadochroniarstwa, więc prawda, możliwość wcześniejszego odwołania, spełnienia funkcji z mandatu posła lub senatora. Proszę Państwa, to wszystko jest bardzo ważne. Dopiero ta idea, ogólnie mówiąc, jednomandatowe okręgi wyborcze ma swój pełen sens, bo jeżeli zrobimy tylko JOWY, ta idea będzie skompromitowana. A wszystko inne zostanie prędzej czy później ona będzie skompromitowana, tak jak złodziejską prywatyzacją skompromitowano słuszną zasadę wolności ekonomicznej, prawda, prywatnej własności. I tak dalej można mnożyć to i mnożyć. Także to są bardzo ważne rzeczy. I dlatego Amerykanie, pokażę to Państwu, kandydaci na przykład przedstawiali są, no tak na przykład, prawda, są zawsze zdjęcia, nie partii, nie plakaty partyjne, tylko są zdjęcia zwyczajnych ludzi z jego imieniem i nazwiskiem, a nie partią polityczną. Tu nigdzie nie ma, że to jest partia, prawda, taka czy inna, jak to się nazywa. I tu jest powiedziane, co oni, po co oni idą do kandydowania, dlaczego chcą zostać posłem lub senatorem, bo chcą zrobić w ramach ojczyzny cały to, czy na to, a w ramach okręgu wyborczego
to czytamy. I to wygląda dalej. Proszę Państwa, elementem jogu musi być także mechanizm w tym samym czasie, kiedy są wybory, aby odbywały się także referenda. Proszę Państwa, nie za ekstra pieniądze, tak jak u nas będzie 6 września, już wyliczono za 100 milionów złotych referendum, zresztą na pytania retoryczne, które nawet jeżeli ludzie na przykład zagłosują, że chcemy ją, tak, proszę Państwa, wybory na jesieni nie mogą się odbyć z jogą. Trzeba wcześniej konstytucję. No ale to była zagrywka. Prezydent już były, Komorowski, zrobił ten słuszny 100 milionów postulat pod referendum, poddał, bo liczył na to, po świetnym wyniku wyborczym padła pizda, liczył na to, że wpuści tego szczura nam do publicznie wśród ludzi i że to może będzie czynnikiem wojny pomiędzy PiS-em a ruchem publicznym. Że to podzieli, bo PiS, jak Państwo wiecie, dzisiaj już troszeczkę zmienił poglądy, ale na początku był bardzo przeciwny ją. I wielu działaczy PiS-u dalej jest przeciwny ją. Proszę Państwa, nie dziwcie się, pomimo takich różnych pozytywnych rzeczy, pamiętajmy, że aparat partyjny jest także dzieci tego systemu, tego chorego systemu ordynacji proporcjonalnej, gdzie politycy wyłaniają także w PiS-ie nie pochodzą z tego mandatowego okręgu wyborczego. I wierzcie mi Państwo, że ja jestem pewien, że jeżeli w Polsce zaistnieją warunki, że będziemy mieli jednomandatowe okręgi wyborcze bez list partyjnych, jeżeli będziemy mieli zakaz spadochronu miasta kandydowania kandydatów spoza okręgu wyborczego, jeżeli będziemy mieli możliwość wcześniejszego odwołania z funkcji posła, senatora, kogokolwiek, łącznie z prezydentem państwa, i tak jeszcze, jeżeli przyjmiemy zakaz finansowania z budżetu państwa, tego jeszcze też nie powiedziałem, jest wielu przeciwników tego, bo się boją, że się otworzy jakaś czarna Amerykanka, jacyś oligarchowie będą nagle finansować miliardami, złodzieje wygadają. To nieprawda. To wypływa taki strach, takie obawy z nieświadomości, z nieznajomości, że jak się zlikwiduje finansowanie z budżetu państwa, to proszę Państwa, będzie wolna Amerykanka. Nie. Stany Zjednoczone jest tu regulowane prawem, jest to transparentne. Jest kto złamie te prawa, może trafić nawet do więzienia, politycy muszą zwrócić fundusze i to się najzwyczajniej w świecie po prostu nie opłaca. Z tym, że na początku takiej transformacji oczywiście dzieją się przekręty i będą się dziać pewne rzeczy. No ziemia nawet amerykańska nie jest rajem, nie jest ziemią u Pana Boga, ale jest ziemią nas ludzi. No i zdarzają się różne rzeczy. Ale chodzi o zasady. Od każdej zasady są wyjątki, także te złe, ale nawet złe wyjątki nie zmieniają zasad. I chodzi nam właśnie o to, żeby złe zasady obecne zmienić na dobre zasady. I teraz właśnie w amerykańskich wyborach, proszę Państwa, poza prezentacją do ludzi, kandydatów na polityków, czy to na posłów, czy na senatorów, proszę Państwa, od razu są propozycje głosu, tak lub nie, na dane propozycje. Od razu to wszystko. Jak Państwo dostają druczek wyborczy w Stanach Zjednoczonych, to Państwo nie tylko tam głosują na danego polityka w swoim okręgu, ale Państwo jednocześnie głosują za lub przeciw, czasem więcej niż jednej jakiejś sprawy wniesionej przez referendum. I to proszę Państwa, referendum, które dotyczy spraw ogólnokrajowych, jak i referendum lokalne, regionalne. Proszę Państwa, to jest bardzo... U nas w Polsce to jest niemożliwe w tej chwili, w obecnym prawie referendalnym. A w ramach JOW-u chodzi o to, żeby także zdecentralizować instytucje referendum, żeby jak najwięcej ważnych spraw zależało od nas, od obywateli. I co więcej, uzyskany wynik referendum na tak lub no musi być obligatoryjny dla tego. A nie w okay, no jest tam jakiś wynik, ludzie powiedzieli tak, a politycy w parlamencie i tak wyrzucają rządzący do tego. Nie? Tak, mikrofon. Tak, tak. Także proszę Państwa, tak to wygląda. Ja się tu już dalej dość mocno rozgadałem. I krótko, potem w pytaniach to wyjdzie. No można to pokazywać tego dużo. Prawda, tutaj jest pan, który kandyduje i on mówi tutaj.
zbudować biznes przyjazny dla Kalifornii, dla Stanów. Właśnie sobie u nas człowieka kandydującego do Sejmu czy do Senatu, no i mówi, ja idę tam po to, nie, że jestem członkiem PiS-u czy Platformy, czy ruchu, czy do Sejmu, na słowo, kogo z Państwa, tylko ja chcę zrobić to, 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 to i to. I nie ma znaczenia, do jakiego ugrupowania partyjnego ja należę, tylko Państwo decydujecie, ten człowiek w tej sprawie mi się podoba, ja na niego oddaję głos, bo ja wiem, że ja chcę tego, co on głosi, żeby to zostało wprowadzone. Następnie, generalnie rzecz biorąc, tego jest bardzo dużo i to tak mniej więcej wygląda. Wszędzie macie Państwo duże, uśmiechnięte buzie, czy tam inne, mniej uśmiechnięte, ale konkretnych ludzi, szyldy partyjne znikają, nie mają żadnego znaczenia. Są politycy, którzy mówią programowo, pragmatycznie, co chcą zrobić, po co poszli do polityki i są pytania referendalne za lub przeciw na sprawy lokalne, regionalne i krajowe. I wynik jest obligatoryjny. To jest bardzo ważne. W sumie generalnie to by było tego bardzo dużo. O, tutaj był uwagę, attention, Republicans, uwaga Republikanie. Dzień na dzień głosowania, wyboru, to jest taki rozkład jazdy. Na przykład Amerykanie podpowiadają, znaczy tam też aparat partyjny, on zupełnie inaczej wygląda niż ten nasz aparat partyjny w naszych partiach. To są najczęściej wolontariusze, nieodpłacani. I oni, proszę Państwa, tworzą takie komitety miejskie, wojewódzkie, jakby po naszym mówiąc, i wreszcie Narodowy Komitet. Ale wierzcie Państwo, tam nie ma już takiego, jakieś komisje rewizyjne, jakieś takie coś. Następna rzecz, jaka jest potrzebna przy JOW-u, proszę Państwa, musi być zniesiona dyscyplina partyjna w partiach politycznych. Proszę Państwa, według Konstytucji Stanów Zjednoczonych wybrany poseł lub senator jest odpowiedzialny przed Panem Bogiem i wyborcą. W Konstytucji jest zapisane, że on nie jest, że nie musi działać w myśl narzuconej dyscypliny partyjnej przez wodzów partyjnych. Oczywiście, tylko on głosuje z własnym sumieniem i z poczuciem odpowiedzialności wobec wyborców danego okręgu wyborczego, z którego został wybrany. To jest zapisane w Konstytucji. I proszę Państwa, czy to się komuś lewakom amerykańskim podoba, czy nie, którzy tak jak lewacy w Polsce może by chcieli różne dyscypliny partyjne i tak dalej. Krótko mówiąc, i nie można tych polityków za nic wyrzucić. Ja powiem Państwu więcej. Nie tylko, że zgodnie z amerykańską ordynacją większościową, JOW-ami, nie tylko wybieramy oddolnie danego polityka, ale chcielibyśmy także, żeby było tak jak tam, że na przykład w Sejmie dwie trzecie, czy to składu Sejmu, czy to Senatu, może wyrzucić danego członka spośród siebie za złamanie zasad i tak dalej. Następnie zasadą amerykańskich JOW-ów, amerykańskiej polityki wynikającej z JOW-u, z jednomandatowej organizacji wyborczej, czyli z tego poczucia, że politycy pochodzą z oddolnego wyboru ludzi. Jest to, proszę Państwa, że ludzie, jeżeli uznają, że w danej chwili dany polityk im się dalej nie podoba, ten mandat nie powinien użyć pełnić, ten mandat upełnić, to pewna grupa ludzi zaczyna zbierać podpisy i jeżeli to jest pewna ustalona ilość podpisów, jest to przyjęte, oddaje to do władz i proszę Państwa, musi być, ta osoba musi odejść. Po prostu jest odwołana, jestem nieliczny danego posła, senatora, czy nawet prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z tym, że odwołanie prezydenta Stanów Zjednoczonych następuje nie przez taki, przez grupę obywateli, tylko to jest procedura w Senacie Parlamentu Amerykańskiego. I proszę Państwa, to by było mniej więcej wszystko w takim jednym, długim, moim na razie wystąpieniu. Do reszty rzeczy bardzo chętnie będę wracał w pytaniach i tak dalej. Dziękuję bardzo. No Andrzej powiedział dużo ciekawych rzeczy o Stanach Zjednoczonych.
Zjednoczonych. W związku z tym, ponieważ no, nie wypada, żebym mówił za długo, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć ze swojej strony o modelu brytyjskim dwa słowa. Państwo słyszeli dużo o modelu amerykańskim, który jest bardzo ciekawy. Wiemy, że się sprawdza w praktyce, ponieważ Stany Zjednoczone no, stały się dzięki temu mechanizmowi dobrze zastosowane w krajach, natomiast warto powiedzieć parę słów o modelu brytyjskim, który jest uważany za kolebkę tego rozwiązania większościowego. I chciałbym to opowiedzieć na przykładzie mojej rozmowy z panią premier Margaret Thatcher. Dwa razy miałem przy okazji, ona niedawno zmarła, ale piękna postać wielkiej miłości w Polski. Prawdziwy przyjaciel, przed razem z Ronaldem Reagan wspierała te nasze dążenia wolnościowe. W pierwszym spotkaniu dziękowałem jej za interwencję u Jaruzelskiego w sprawie nas, więźniów politycznych, no bośmy siedzieli parę lat. Ty chyba najdłużej, to jest najdłużej siedzieli z kierownictwa Solidarności na Rakowieckiej. Ja tylko dwa lata, więc byłem w szczęśliwej sytuacji. Więc podziękowałem jej oczywiście przede wszystkim za to, że interweniowała u Jaruzelskiego w sprawie leczenia nas tam i tak dalej. Bardzo się dzielnie zachowywała. Miała bardzo ładne przemówienie, pamiętam, na takiej konwencji historyków amerykańskich, którzy cały czas uparcie twierdzili, że wojna zaczęła się w grudniu 1941 roku, bo wcześniej to nie wiedzą nic, co się działo. I ona im bardzo barwnie opowiadała właśnie o tym, co się działo w Europie. Natomiast druga rozmowa z nią była o tyle interesująca, bo ona z własnej inicjatywy zwróciła się do mnie z taką sugestią. To było w trakcie kampanii Akcji Wyborczej Solidarność, gdzie było widać, że wygramy wybory. I ona powiedziała sama z własnej inicjatywy do mnie, że powinniśmy zmienić system wyborczy, że kluczową rzeczą ustrojową jest zmiana, odejście od modelu proporcjonalnego i przejście do modelu większościowego. Ona oczywiście powiedziała, że to jest jasne, że są różne modele. Trzeba pamiętać, że to są też kraje, gdzie jest system większościowy wielomandatowy, prawda, uważany przy świadomym społeczeństwie za jeszcze bardziej reprezentatywny. Nie będziemy tego ci omawiać, ale są takie modele w świecie. Natomiast powiedziała mi prostą rzecz na własnym przykładzie, że ona reprezentuje okręg wyborczy, zresztą górniczy, przemysłowy. I ona w swoim okręgu wyborczym ma pracownika biura, który ma zeszyt i oni mają rozpisane wszystkie rodziny w okręgu wyborczym. I wiedzą, kto jak mniej więcej, jakie ma sympatie. I ona wie, że musi jechać co pewien czas i odwiedzać te rodziny, przyjmować ludzi, ale też chodzić na różne uroczystości rodzinne, mieć więź z tymi ludźmi. Ponieważ w Wielkiej Brytanii są bardzo małe okręgi wyborcze, jest tą więź bardzo łatwo utrzymać. U nas są duże okręgi i ani parlamentarzysta nas nie odwiedzi, bo nie jest w stanie, no bo ma średnio 4 miasta, no to nie jest w stanie przeżyć. Gdyby w Katowicach były 4 okręgi wyborcze, to byłoby łatwo, gdybym ja miał jedną dzielnicę czy dwie, to ja bym bardzo chętnie przed wszystkim. Ja zresztą to wielokrotnie robiłem. Na przykład w Rudzie Śląskiej do dzisiaj mam najlepsze wyniki wyborcze, bo ja tam w 1989 roku obszedłem z kolegami w kilku dzielnicach wszystkie mieszkania. Jeszcze wtedy ludzie chętnie otwierali drzwi i lubili rozmawiać, jeszcze nie można było wchodzić do mieszkania, bo to już tutaj wciąg. Więc ona powiedziała prostą rzecz. Mamy mały okręg wyborczy i mamy ścisłą więź i musimy to trzymać więź z wyborcami. Co to powoduje? No to powoduje, że na przykład to, co się zdarzyło niedawno na Śląsku, że jeden poseł Unii Wolności z Piekar Śląskich, nasz kolega zresztą z konspiracji, nie wymienię wniosku z tego nazwiska, znany działacz tutaj Solidarności, zagłosował za likwidacją własnej kopalni. Znany poseł PiS-u z Rybnika zagłosował za likwidacją własnej kopalni. Gdyby to się działo w systemie większościowym, on by tego w ogóle nie mógł zrobić. A gdyby to zrobił, to byłby skończony na całe życie i nigdy w życiu by już nie mógł kandydować, no bo przyszliby ludzie, no gdzie mają nasze dzieci pracować, jak my naszego żywiciela likwidujesz. Więc cały ten pomysł z likwidacją przemysłu w Polsce, oddania go w ręce obcego kapitału i właśnie stworzenia tylko rynku montowego w Polsce byłby nierealny, gdyby był system większościowy. U nas parlamentarzysta po prostu nie czuje związku z mieszkańcami, z własnym okręgiem wyborczym. Zresztą w ogóle nie musi startować w własnym okręgu wyborczym. Więc to, co opowiadała wtedy Margaret Thatcher, że dla niej to jest bardzo ważne, ona musi tego pilnować jako parlamentarzysta i że to wywoła rewolucyjną zmianę. Mówiliśmy zresztą o innych kwestiach, bo to też kwestia przecież ważna, wyboru prokuratorów. Dzisiaj mamy prokuratora z jakiegoś układu, nie wiemy jakiego, i prokuratorzy nie ścigają dużych przestępców. Ścigają płotki. To pewnie jest niebezpieczne. Natomiast nie biorą się za duże ryby urzędnicze, bo ryzykują kłopotami.
Jeżeli natomiast prokurator pochodzi, szef prokuratury danej na danym terenie, pochodzi z wyboru, na przykład prokurator wystarczyłoby, żeby wojewódzki w Polsce, prawda, czy apelacyjny, był z wyboru, co by się zmieniło? On by się nie bał prowadzenia postępowań przeciwko prezydentowi miasta, komendantowi policji, ponieważ miałby silny mandat wyborczy. To samo kwestia ław przysięgłych. To jest jedna z tych licznych kwestii zupełnie oczywistych, które system nam, ten rewolucyjny, który proponujemy, wymusi. Dotychczas mamy sędziów, wystarczy przekupić jednego sędziego, czy jakiegoś jednego funkcjonariusza, jednego posła, czy nawet lidera partyjnego, który ustawia tych posłów i można właściwie kupić cały układ władz. Natomiast jak się ma ławę przysięgłych, to ma się zlosowanie przeciętnych obywateli, którzy decydują o wyniku procesu. A jeżeli w sądzie jest już sąd przysięgłych, czyli ława przysięgłych, to musi się starać prokurator i policja na rzetelne dowody. Bez rzetelnych dowodów nie jest w stanie przeprowadzić procesu. U nas mamy no, dramatyczny stan wymiaru sprawiedliwości. Także ta rozmowa wtedy z Margaret Thatcher z roku 2007 była najciekawsza właśnie w tym kontekście, że ona już sobie zdawała sprawę, że my mamy możliwość zmiany ustroju. I nie powiedziała mi tego, o czym już wiemy z wielu rozmów fachowców, że te kraje, którym narzucono władzę okupacyjną, okupanci się nie zgodzili na system większościowy, czyli w Niemczech i w Japonii. Żeby pilnować ich krótko, no to łatwiej, prawda, pilnować paru przywódców niż pochodzących z autentycznego wyboru wielu lokalnych liderów. Także model brytyjski jest oczywiście inny, na przykład chodzi o liczenie głosów. On jest prosty, właściwie każdy może przyjść na liczenie głosów. I to jest bardzo transparentne, to wydaje mi się lepsze rozwiązanie niż amerykańskie. Ale to oczywiście będziemy dyskutować jeszcze, bo to wszystko jest przed nami ta dyskusja o tym modelu, jakie są zalety. Na pewno Amerykanie implementowali świetnie model szwajcarski referendum. Byłem wielokrotnie obserwatorem z Rady Europy w Strasburgu w Szwajcarii. I Szwajcaria opanowała genialnie, Amerykanie to przyjęli, to my byśmy też myślę mogli przyjąć. Model, że dołączamy do każdych głosowań jakieś lokalne referenda. I Szwajcarzy doszli do tego, że głosują, ja byłem na takim głosowaniu w Bazylei, przy ważnych sprawach, czyli wejście ewentualne Szwajcarii do Unii Europejskiej, to głosowali przeciw, bo twierdzili, że z niemieckimi faszystami i bandytami nie chcą mieć nic wspólnego, to oni głosowali drobne sprawy, na przykład ilość koszy na śmieci w Bazylei, za jakie pieniądze mają być te kosze na śmieci i tak dalej. Także system referendalny jest bardzo dobrym pomysłem, bo jak się tak idzie się na głosowanie, no to co to za problem, jak się dostanie wcześniej to pytanie do domu, tą kartę, zastanowić się nad lokalnymi sprawami. Także jest jeszcze ten model mieszany. Mówiłeś, że on na początek byłby dobry, ja też się ku temu skłaniam. Myślę, że tu PiS by to redukował. Czyli ten model trzeba być węgierski, bo myślę, że niemiecki nie jest węgierski, myślę, że jest prawie ten sam model. Węgierski jest dobrym przykładem, proszę Państwa. Gdyby na Węgrzech był system, jak u nas, proporcjonalny, to Viktor Orbán nie miałby szansy zmienić tak Węgry, jak to pięknie zrobił teraz, gdy prowadził je na rozwój gospodarczy i no, jest dobrym przykładem dla nas. Co się udało Orbánowi? No, Orbán po prostu objechał wszystkie okręgi wyborcze, ustawił dobrych kandydatów, walczył o to, jeździł i bardzo był aktywny przez 4 lata i doprowadził do wygrania w 95% jednomandatowych okręgów wyborczych na Węgrzech. Gdyby odjąć okręgi jednomandatowe, to tam byłoby 50-50 z niewielką przewagą. Ale żeby zmienić konstytucję, potrzebowało większość konstytucyjną. I to mu właśnie dały jednomandatowe okręgi. I rozmawiając z działaczami PiS-u, będą Państwo nieraz się spotykać. Zawsze jest dobrze ten przykład węgierski pokazywać, bo też wiele innych środowisk patriotycznych się odwołuje do okręgi, do obrazu. Niechętnie do Niemiec. Więc proszę bardzo, może być na początek model węgierski, oby tylko to nie był eksperyment chwilowy, bo we Włoszech, przypominam, wprowadzono system jednomandatowy i wycofano się z niego pod presją mafijnych układów partyjnych. Także my jesteśmy w bardzo wygodnej sytuacji, bo jeżeli ruch Kukiza się utrzyma, nie da się zniszczyć służbą specjalną, tego medialnym, jak teraz widzimy, utrzyma tą oddolną atmosferę wyłaniania komitetów i kandydatów, to będzie w stanie wejść do parlamentu i jako ta trzecia siła kluczowa, jako języczek uwagi, może narzucić bardzo łatwą platformę, bo ona to wtedy sama głosiła, tylko zmieniła te nasze głosy, ale nie może powiedzieć nie po tej zapowiedzi Komorowskiego, że wczoraj powiedział w telewizji, że będzie, pójdzie na referendum i zagłosuje za Jowami. Więc platforma nie ma wyjścia, a myślę, że z PiS-em trzeba rozmawiać w sprawie modelu węgierskiego i tą metodą kroków pewnych jesteśmy w stanie w około, myślę, 4, 8, 12 lat dojść
w dobrym kierunku do modelu władzy, która ma związek z obywatelami. Bo na razie, to sami Państwo widzą, nie będę tego komentował, bo musiałbym użyć słów obraźliwych, no mamy władzę, jaką mamy, premier mamy z ZSL-u. Co to jest w ogóle, jest do pomyślenia, że w kraju niepodległym mamy za premiera działaczkę przybudówki partii komunistycznej. No przecież taka jest dzisiaj sytuacja i ta kobieta ma dalej już komentarność taką ZSL-u. Tyle, proszę Państwa, od nas tytułem wstępu, byśmy już dużo gadali. Tak, czekaj, proszę Państwa, bo musimy przejść do pytań, żeby to było ciekawe, żeby każdy też mógł coś zapytać. Oczywiście to będzie w internecie, ale no chcemy ożywić te debaty, bo jest mało tych spotkań. Bardzo się cieszymy, że tu Państwo się włączają, że te komitety lokalne przybyły. Proszę Cię. Okazuje się, proszę Państwa, już podatny położę, że to, co powiem, to zrodzi pytania też dalsze. Otóż tak, ten temat, tak zwany JOW-y, to jest upodmiotowienie obywateli, danie wszystkich decyzji maksymalnie w ręce obywateli. I sposób funkcjonowania państwa, sposób wyborów musi być jak najbardziej zależny od obywateli. I dlatego rzecz, o której ani ja, ani Adam nie wspomnieliśmy, proszę Państwa, jest system prezydencki. I proszę Państwa, bardzo krótko biorąc, system prezydencki też jest najbardziej wymownym elementem jednomandatowych okręgów wyborczych, czyli najlepszego możliwego upodmiotowienia obywateli. Dlaczego? Otóż w myśl wszystkich konstytucji, także naszej obecnej dzisiaj, my mamy, skoro nie jesteśmy monarchią, nie jesteśmy cesarstwem, nie jesteśmy dyktaturą, jesteśmy tak zwaną demokracją. Wolałbym, żebyśmy byli republiką, żeby było zapisane w konstytucji, tak jest konstytucji Stanów Zjednoczonych. Bo demokracja, już powiedziałem, co to, a wolność to naprawdę to republika. I teraz, proszę Państwa, na czym rzecz polega? Otóż na papierze w polskiej dzisiaj konstytucji mamy zapisany trójpodział władzy. Że mamy władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Proszę Państwa, to jest fikcja na papierze. W rzeczywistości mamy złamanie tych zasad w realu. Mianowicie, real wygląda tak, że to władza ustawodawcza, czyli Sejm, tworzy władzę wykonawczą, czyli rząd i jeszcze rządzi władzą sądowniczą, trzecim elementem, poprzez ministra sprawiedliwości, prawda? Proszę Państwa, to jest dyktatorska innego wymiaru centralizacja władzy, będąca zaprzeczeniem trójpodziału wolnościowego, republikańskiego trójpodziału władzy. I teraz, na co to należy zmienić? Można półśrodkami zmienić tak, jak jest w Niemczech, gdzie jest mocny kanclerz, bardzo, ale też jest i prezydent. Czyli ten kanclerz to jest tak jak premier. Można też mieszane takie jak we Francji, ale można na przykład, proszę Państwa, Stany Zjednoczone poszły najdalej, najczęściej dano obywatelom na dole największej siły do kształtowania polityki, a więc rząd tworzy i kieruje rządem prezydent. Czyli innymi słowy, prezydent, głowa państwa, to jest także u nas dzisiaj formalnie, który pochodzi z wyborów powszechnych na najsilniejszy mandat zaufania, ten prezydent tworzy władzę wykonawczą, czyli rząd. I ten rząd nie zależy od władzy ustawodawczej, od parlamentu. I wówczas parlament, nie mając uprawnień do rządzenia, do tworzenia rządu, zajmuje się wyłącznie stanowieniem prawa. I wtedy mamy prawo, my obywatele, rozliczać tych polityków tam w tym parlamencie z tego, żeby tworzyli jak największe prawo, jak najlepsze prawo. Tymczasem dzisiaj, kiedy parlament poza przywilejem tworzenia prawa ma również prawo rządzenia, to proszę Państwa, no magnes rządzenia jest tak silny, że sprawy władzy, rządzenia, rządu są ważniejsze. I teraz ostatni element tego, więc my powinniśmy też dążyć do tego, ja jestem zwolennikiem tego, że system, żeby prezydent tworzył rząd, parlament, żeby więcej rządu nie tworzył, odejmą zawiłości, że rząd będzie wyłoniony z koalicji, czy nie z koalicji, czy z samodzielnej władzy, czy nie. Rząd tworzy prezydent wybrany w wyborach. Tak jak obecnie pan Andrzej Duda miałby prawo tworzenia sobie rządu.
Oczywiście on mianuje do tego rządu, są kulisy, potem zatwierdzamy i tak dalej. Parlament wymieniony na jesieni zajmowałby się tylko tworzeniem dobrego prawa. Ale teraz, proszę Państwa, w związku z tym, jeżeli Parlament nie będzie miał tworzenia prawa rządu, rządzenia, to trzeba zlikwidować funkcję premiera. Ona jest w ogóle niepotrzebna. Ona jest niepotrzebna, ona jest potrzebna przy tej dwóch władzach. Ja już z radością, dla mojego ucha i rozumu bardziej jeszcze, słyszę już takie niektóre wypowiedzi, także dzisiaj w telewizorni słyszałem, że właściwie my mamy dwupodział władzy wykonawczej, że mamy prezydenta i mamy premiera. I my mamy podział władzy jednej, gdzie w jednym segmencie z trzech, że on nie jest jednolity, tylko jest i to powoli dojrzewa ta idea. I w sumie to jest bardzo ważne, więc to jest ten element, chciałem Państwu powiedzieć, co myślicie o tym, żeby iść w czysty system właśnie prezydencki. Chcę powiedzieć, że przed wojną, II światową, ekipy rządzące, nie tylko Piłsudczyków, ale nie tylko, skonstruowały ostatnią konstytucję z 1935 roku, aby... Więc przynajmniej tak konstruowały, żeby iść w kierunku wzmacniania władzy prezydenta. I o to chodzi, żeby na końcu prezydent miał pełnię władzy prezydenta. I to było to bardzo ważne, co chciałem powiedzieć. Tak. I to jest najważniejsze, który miałem przejść do tego. Proszę bardzo. Chciałem serdecznie podziękować Radiu Katowice za przybycie, bo zaprosiliśmy media, także bardzo się cieszymy, że radio przybyło, bo telewizja Katowice. Nie przybyło. Radio Katowice Ścisława Najpiękniejsza, naszą przedstawicielkę Radia, dlatego witamy Panią. I teraz tak, zanim przejdziemy do pytań, dwa komunikaty. Pierwszy komunikat jest taki, że na tych ugodkach, w których znajduje się kwintesencja tego, o co chodzi w piątek, jest podany numer konta i prośba o wpłatę. Proszę to zignorować. Czyli nie wpłacamy. To jest taka nasza gorąca prośba, po prostu nie prowadzimy takiego czegoś. Druga sprawa dotyczy również finansów. Jeżeli chcielibyście Państwo ulżyć nam w jakiś sposób w kosztach tego lokalu, to my puścimy taki koszyczek, jakiś tam wdowi grosz, co kto może, to proszę tam wrzucić. Jeżeli Państwo oczywiście macie na to ochotę. I ja już przechodzę teraz do pytań, ale ponieważ nie chcę popełnić FOPA, nie mam okularów i nie jestem lekarzem. Pierwsze pytanie, skąd słowo pan Markowski, pan, czy jest pan od pierwszego pytania? Pan. Ja bym prosił, żeby pan przeczytał sam swoje pytanie. Pytanie jest takie. Dlaczego w referendum w sprawie JOW-u jest wymagana tak zwana bezwzględna większość frekwencyjna? 51% powiedzmy sobie. Prosiłem o wyraźne pisanie, to ja to przeczytam, ale niestety nie jestem w stanie ani nie chcę przekręcić, ani treści pytania, ani... Wtedy nawoływali do bojkotu referendum. Jak to zmienić? To jest jedno. Drugie? To może tak. Czyli chodzi o ten próg. Jeżeli pan odpowiednie. Proszę Państwa, proszę pana, proszę Państwa, dlaczego tak jest? No to tak ustalono. Taki zapis prawny, jest taki wymóg. Trzeba to zmienić. Moim zdaniem oczywiście zdecydowanie obniżyć tą barierę, ile procent uczestników
danym referendum czyni, że ono jest ważne. Absolutnie trzeba obniżyć. Tak wysoką barierę postawiono specjalnie po to, aby po prostu walczyć z referendami. Jak bardzo trzeba obniżyć według pana? No na pewno poniżej 50% to absolutnie nie ulega wątpliwości. Ja bym to postawił na przykład na poziomie 25%. Dziękuję bardzo. I drugie pytanie. Nie pamiętam za bardzo, ale nie jest wysokie. Niewiele może się różni od 20%. Drugie pytanie jest trochę problemowe. W sprawie JOW-ów w mediach uprawia się propagandę, że system wyborczy większościowy zamiast proporcjonalnego spowoduje, że wielkie partie podzielą się mandatami do parlamentu. Proszę to wyjaśnić. Moim zdaniem JOW-y zniosą oligarchię partyjną, starą wyszmelcowaną talię kart tych samych person znanych od ponad 25 lat, którzy bronią koryta, zmieniając partię jak rękawiczki, czyli nie mają żadnych poglądów politycznych, lecz tylko cuk do władzy. Proszę to też wyjaśnić. Dobrze. Proszę państwa, tak, w pełni potwierdzam pana tezę, ja też mam taką, że w miarę upływu czasu po przyjęciu JOW-ów, ale nie tylko samych JOW-ów, ale tych dalszych zasad także, o których mówiłem, ten system wyczyści obecne aparaty partyjne. Partie polityczne będą zupełnie nowego typu. Obecna oligarchia partyjna jakichkolwiek partii zniknie. Po prostu JOW-y i te inne zasady spowodują, że zupełnie innego typu ludzie będą się garnęli do polityki bardziej uczciwie, bardziej kompetentni, merytorycznie, mniej dbający o ten cały PR, prawda, tego typu hitańcze postawy, którzy rzeczywiście będą chcieli coś zrobić dla swojego małego otoczenia lokalnego, regionalnego i krajowego. Ale to nie jest taka sprawa, która stanie się, prawda, jak za zaklęcie jednym stoliczku na się, tylko to będzie proces, ale ten proces niewątpliwie doprowadzi do tego, no jak do niego dojść, no bardzo prosto, trzeba wymienić obecne elity decydujące o polityce na elity nasze, na te elity, które będą chciały zmian. Bo te elity tych zmian nie będą chciały. Jedyną rzeczą, jaką możemy co do tych elit jest, to spróbować, bo nie wszystkie są jednakowe. Tam są też ludzie na różnych poziomach, którzy by chcieli tych zmian, bo oni sami się nie mieszczą tam, gdzie nawet by chcieli często i co chcieli robić. Dziękujemy bardzo. Czyli nastąpi zabetonowanie sceny politycznej na dwie frakcje, czyli polaryzacja sceny po 150 latach obowiązywania systemu. Ja powiem tak, ja wcześniej powiedziałem, że my wszyscy od lat narzekamy, że polska scena polityczna jest zabetonowana. Więc ona już jest zabetonowana dwiema wielkimi partiami, a tak naprawdę jest zabetonowana partiami, które weszły swego czasu do Sejmu, załapały się na finansowanie z budżetu państwa i właściwie z nimi wszelkie inne inicjatywy polityczne pozaparlamentarne no nie mają takich pieniędzy i nie są w stanie równorzędnie konkurować. Dziękuję bardzo. W związku z tym, kiedy nawet to się wyprostuje i zaczną, i rzeczywiście ja potwierdzam, że w miarę upływu czasu ta scena polityczna dojdzie do tego, że będą w kraju dominowały dwa największe ugrupowania polityczne, ale one będą działały nie na zasadzie jak wąskiej sekty politycznej, tylko to będzie konfederacja prawicy i konfederacja lewicy. Kiedy to będzie? I to jest ok. Jest na sali pan Dyrda, który napisał następne pytanie. Na każdym etapie procedowania nad tą konstytucją
I teraz tak, osobiście ta tematyka z jednej jest bardzo ważna, okręgi wyborcze, ale zasadniczy problem konstytucji jest następujący. Pan po podpanie swojego wystąpienia podniósł. Musimy się zdecydować. Albo wybieramy system prezydencki, co nam się często rozumie, co na czele władzy wykonawczej stoi prezydent. Na system przykładem są Stany, ładnie pan to wszystko opisał. W Europie takim przykładem jest Francja. Albo wybieramy system parlamentarno-gabinetowy, a system przykładem są Niemcy, zwany system francuski. Natomiast u nas w artykule 10 konstytucji jest następujący zapis. Władza wykonawcza należy do prezydenta i Rady Ministrów. Co to oznacza? I artykuł 126 konstytucji mówi tak, że prezydent jest gwarantem ciągłości władzy. Czy jest to zapis, który czego nie doczeka, czego nie doczeka, czego nie oznacza. I kończąc, jeżeli będzie taka możliwość, to ten problem w moim mniemaniu podstawowy musi zostać, ale teraz nie rozstrzygam, który system, czy prezydencki, czy parlamentarno-gabinetowy, ale on musi być rozstrzygnięty albo w jednym, albo w drugim. Absolutnie tak. Czyli tutaj trzeba jakieś odpowiedzi, no chyba nie trzeba odpowiedzi. Pan zabrał swoje wypowiedzi, mniej więcej odpowiedź na to pytanie, że to po prostu musi być zmienione. Ktoś to musi, tak, ktoś to musi zrobić. Następne pytanie, pan Lucjan Klej. Klej? Proszę. Wybieramy sobie tam samego, szeryfa i tak dalej. I do spraw lokalnych to się na pewno sprawdza. Natomiast do polityki zagranicznych czy wywiadowych one się sprawdzą. Bo tam musi być facet, który ma bardzo dobre rozpoznanie i pewne umiejętności polityka. Więc w jaki sposób to wiadomo zabezpieczyć? Wybór. Odpowiem może w taki sposób. Jeżeli suwerenem w naszym kraju jest naród, to najlepszą emanacją woli narodu są jednomandatowe okręgi wyborcze oraz pozostałe dotyczące, towarzyszące ją rozwiązania, jak zakaz kandydowania spoza okręgu wyborczego, możliwość odwoływania itd. itd. I proszę pana, rzeczą narodu, zbiorowej woli i mądrości narodu jest, kogo ten naród poprzez jednomandatowe okręgi wyborcze wybierze. I ci ludzie wybrani zarówno do władz centralnych krajów, do rządu, jak i do władz różnych regionalnych, lokalnych, będą prowadzili, czy to na szczeblu rządowym, państwowym, politykę zagraniczną, sprawy wojskowości i tak dalej. Myśmy w ogóle nie dotknęli tego, a co można regionalnie i lokalnie. To jest osobna para kaloszy. Natomiast proszę pana, jeżeli powstanie rząd, którego nie wyłoni aparat partyjny, tak jak dotychczas w Sejmie, w parlamencie, tylko powstanie rząd, który będzie tworzył prezydent, to czy pan zakłada, że ten rząd będzie mniej kompetentny od obecnie rządu tworzonego przez aparat? Ja tak nie zakładam. Powiem więcej, no sprawdza się to w najpotężniejszym kraju Stanów Zjednoczonych, czy jest tak dokładnie czysty system prezydencki. Więc na boka ja wierzę także w zbiorową mądrość i rozum naszego narodu polskiego. I to samo, ja powiem więcej, że więcej mądrych i odpowiedzialnych ludzi, także za politykę zagraniczną, za sprawy obronności kraju, za gospodarkę, żebyśmy mieli dosyć pracy, żebyśmy lepiej zarabiali i tak dalej. To nam zapewnią ludzie pochodzący od dołu wybierani, aniżeli z góry mianowani. Nie chodzi o to, że muszą mieć wiedzę ci, którzy tak samo prawo. No proszę pana, do wolnych wyborach wolno kandydować różnym ludziom, wolnie. No i przecież no, idioci też się pchają do władzy, ale powiedziałem, o tym, kto dostaje mandat, decyduje ten, kto dostanie największą ilość głosów w danym okręgu wyborczym. Jeżeli założymy, że w danym okręgu wyborczym wybiorą największego, czy wybiorą idiotę, ja w to nie wierzę, bo trzeba było powiedzieć, że tam większość ludzi też będzie idiotą.
dodajmy taki scenariusz. Ja wtrącę tutaj taką anegdotę, że odsetek idiotów wśród profesorów jest dokładnie taki sam jak wśród murarzy. Także proszę się tym nie przejmować. Nie mamy szans na wybranie idiotów. To znaczy właśnie, może coś w tym jest, bo... Artur Twancyk, profesorem patelanki szkupelowej. Dodam jeszcze taką pewną myśl z Biblii. Otóż Jezus przestrzegał nas przed ludźmi, przed intelektualistami, bo dzisiaj nie znamy. Więc naprawdę, później różni myśliciele w dawnych czasach mówili, że najgorszą rzeczą, jaką jest, to reżim wprowadzał rządy profesorów. Wie pan, jest taka rzecz, że... Ale to przez to, że my nie jesteśmy profesorami. Tak, dlatego... są takie, że nie chcemy tutaj naruszać żadnych profesorów, nie puszczają taką dyskusję, taki kierunek, że tutaj chcemy profesorów poprawiać, czy ich tam poniżej, czy coś takiego. Ja chcę powiedzieć, może tak, że wcale nie trzeba być profesorem, żeby być dobrym ministrem spraw zagranicznych, żeby być dobrym prezydentem, posłem, senatorem, radnym, prezydentem miasta. A już na pewno nie trzeba być profesorem Bartoszewskim. No na przykład. Tutaj, szóste pytanie, nie wiem kto zadał szóste pytanie pan. Sekundkę, to też jest ciekawe, bo tu na wyobraźnię wpłynie. Otóż proszę pana, proszę sobie wyobrazić, że jeden z największych ludobójców komunizmu w Polsce kończył Sorbonę w Paryżu. Doktorem. Czerwony komunista i tak dalej. Doktorem socjologii. Czy jest autor szóstego pytania? Nie potrafię rozczytać nazwiska. Tam jest. Ja się chciałem zapytać o coś takiego, ponieważ sama idea Jowu jest taką bardzo przyjazną obywatelowi, tak? I właśnie ci posłowie, senatorowie mają odpowiadać bezpośrednio przed obywatelem. A jak to będzie wyglądało w czasie ich kadencji? Czy będzie możliwość ich odwołania? Czy to pójdzie w stronę amerykańskiej instytucji recallu, jaką mamy w niektórych stanach Ameryki? Czy to przyjmie jakąś inną formę? No i to będzie zależało od nas. Ja bym chciała, żeby to poszło w tą stronę, którą pan wspomniał, czyli że jak nam się nie będzie w pewnej grupie obywatelskiej podobało postępowanie jakiegoś posła czy senatora, czy innego wybranego, prawda, w wyborach powszechnych, to żebyśmy mieli możliwość odwołania wcześniejszego przed upływem kadencji. Wtedy JOW-y mają sens. Taki zapis musi być. Dzisiaj takiego nie ma. Czyli w momencie, jeżeli wprowadzasz tej JOW-y, pojawi się taki zapis z takiej instytucji? Ja bym chciał, żeby taki zapis się pojawił. Ale pan rozumie, ci, którzy będą to wprowadzali, to będą ludzie, no niekoniecznie zawsze myślący, tak jak ja, czy pan, czy inni, to będzie wypadkowa, nie? Decyzja dla wypadkowa. Ja działam w stronę tego, żeby było tak, żeby można ich było. Dobrze, dziękuję. Jeszcze mam... Tak, że prezydent Lincoln powiedział, mamy republikę, macie republikę tak, jak powiedzieć, nie ma. Będziemy mieli taką wolność, jak tylko będziemy potrafili ją otrzymać. Tak? Iść na ulicę i proszę. Jeszcze mam drugie pytanie, ponieważ dość często się mówi o samej idei samych referendów, aby ludzie brali udział. Tutaj jest przytaczany przykład Szwajcarii, gdzie ludzie praktycznie, no można tak ująć, że chodzą co tydzień na referendum, wypowiedzieć się na jakiś temat. Jak to się odnalazło w Polsce, ponieważ jak sami wiemy, obecność na referendum, ta frekwencja, która jest wymagana powyżej 50%, zastraszająco niska, ponieważ jak sami widzieliśmy, chociażby najważniejsze wybory de facto w państwie polskim, czyli wybory prezydenckie, ledwo uzyskały powyżej 50%, nie mówiąc już o wyborach do Europarlamentu, czy też wyborach do Sejmu, czy Senatu. Tak, proszę pana. Więc ja wcale nie jestem zwolennikiem, żebyśmy co tydzień, czy co dwa, co chwilę chodzili do referendum. Ja jestem zwolennikiem, aby generalnie referenda odbywały się w dniu wyborów, czy to po naszemu samorządowych, czy wyborów parlamentarnych, czy wyborów nawet prezydenckich. To zależy, prawda, wtedy od wiemy, jaki jest kalendarz. Jednakże czasami powinny być wyjątki od tej reguły, że jak ktoś nam bardzo obrzydnie, to możemy
poza tą kolejną, jeżeli zbierzemy odpowiednią ilość podpisów, ustaloną jaką, i to będzie odpowiednia grupa, to można wcześniej zażądać odwołania jakiegoś właśnie wojewody, burmistrza, prezydenta miasta, posła, senatora. No więc tak, bardzo, oczywiście, więc u nas nie ma zwyczaju referendalnego, dlatego musi kto ogłosić. Ale naszym założeniem jest, jednym z pytań uczestników ruchu JOW jest, na przykład, jeżeli chcesz być w Sejmie, to czy jesteś za zmianą ustawy o referendum? I wszyscy oczywiście wpisują tak, jestem za zmianą. I jeżeli ruch Baba Kukiza dostanie się do Sejmu, to jedną z pierwszych spraw będzie zmiana ustawy o referendum w kwestii właśnie tego progu 50%. To ja mogę gwarantować. Tu na miejscu, to nie musi pan mówić. Pierwszą rzeczą jest obniżenie tego za wysokiego progu. On został specjalnie tak wysoko ustawiony, że z góry wiadomo, że jest tak niska frekwencja aktywności społecznej po okrągłym stole, że po prostu, że prawie żadne referendum nie ma. A nawet jak się uda ją zdobyć, to nie ma mocy obligującej opiniotwórczy wobec władzy. Dokładnie. I my jest chodzi nam o to, żeby wynik był zobowiązujący i żeby barierę obniżyć, bardzo obniżyć, jak powiedziałem wcześniej, na 25% na przykład. I to na pewno, tego na pewno dokonamy. Kto jest autorem następnego pytania? Zaczyna się od jestem zwolennikiem i tak dalej. Jest tego pewna kwestia. Uważam, że żyjemy w Polsce, konkretny kraj, mamy konkretne przygotowania do działalności politycznej, co widać się raz za razem, prawda? Uważam, że tak najlepszy system jest system mieszany, na przykład 2/3 okręgów większościowych, 1/3 regionów, bądź odwrotnie, prawda? Bądź jakiś układ jeszcze bardziej mieszany, żeby wiedzieć, jak to się tam sprawdzi. Uważam, że jednak jest bardzo ciężki, powiem tak, taką sytuację, na przykład próba pewnego wybitnego człowieka, powiedzmy 100 czy 200 podejściach, raptem tylko 2 osoby mnie skontrolują, chcą się dowiedzieć, czy przypadkowo nie zmyślam sobie. To jest właśnie przykład naszej umiejętności dobierania sobie wybitnych ludzi. Żyjemy w takim kraju, gdzie każdy z nas jest tak wybitnym autorytetem, że nie musi kogoś lepszego od siebie dobierać. Czyli na temat systemu mieszanego. System mieszany. Czy system mieszany, bo pan chce się zapytać, pan proponuje i twierdzi wręcz, że system mieszany jest lepszy od systemu jowowskiego, czyli tego brytyjskiego, pierwszy na mecie bierze system. W mojej opinii system mieszany nie jest lepszy, jest gorszy od czystego systemu tylko jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ jest takim zatrzymaniem się w drodze w połowie. System mieszany to jest tak, zjeść ciastko i mieć ciastko, prawda? To jest trochę tak, trochę tak. Natomiast systemem, który zapewnia najlepszy rozwój narodu poprzez oddolną wykorzystanie najlepszych sił przewodnych oddolnie w narodzie, zapewnia wyłącznie czysty system jednomandatowy. Ja tutaj tylko pragnę tak przypomnieć, że w Polsce mamy takie grosz z kapustą, taki system nie wiadomo jaki, bo mamy system mieszany. No przecież w końcu mamy jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu, teoretycznie to są jednomandatowe okręgi wyborcze i system jednomandatowy. I mamy tak samo jednomandatowe okręgi wyborcze w samorządach, czyli w tych miastach bez prawa powiatu i w gminach bodajże do 100 000 mieszkańców. I obróciło się to wszystko? Nie, ale nawet w ostatnich wyborach samorządowych, mimo że się podniosło wielkie larum o to, że zostały sfałszowane, nie. Naród jednak poszedł i wybrał tam ludzi miejscowo znanych. Dlatego PSL, mimo tego wszystkiego, na co się na nich zrzuca, PSL jednak jest, no, jakby to powiedzieć, no, najbardziej znany w okolicy. No, jesteśmy krajem rolniczym, dlatego u nas jest ten system i ten system do niczego dobrego nie doprowadzi, bo tak, załatwia kolesiom stanowiska i załatwia stanowiska tym nowym, którzy napływają, żeby za głośno nie pyskowali. A pierwszy na mecie bierze wszystko i wtedy.
Następne pytanie to jest, czy USA i tak dalej. Kto jest autorem pytania? Michał, przeczytaj pytanie. Pytanie brzmi tak, czy w USA kongresmenami zostają najbardziej aktywni lokalni działacze? Czy w USA kongresmenami zostają najbardziej aktywni działacze lokalni? Czy ludzie, którzy mają najwięcej pieniędzy na kampanię polityczną? I jeszcze tutaj jest dodane, że jest taki człowiek jak Konrad Daniel, który utworzył taką stronę Podziemna TV, taki kanał. A, drugie pytanie. To już jest tego, to pana. Czy kongresmenami zostaną najbogatsi, czy najlepsi? Ja chcę powiedzieć, że najlepsi. To jest pierwszy wyróżnik. Natomiast jest prawdą, że kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych jest doszła dzisiaj do poziomu najdroższego, ale nie tylko kampania wyborcza. Chcę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych wszystko jest w drogie, bo po prostu, żeby dzisiaj działać, to już nie jest taki czas, jak 200 lat temu, co Konstytucja Stanów Zjednoczonych tam mówiła, stanowiła, nie było takich mediów. Po prostu kampania wyborcza Stanów Zjednoczonych dzisiaj, proszę Państwa, dlatego jest tak bardzo droga, że nie żeby kupić kogoś, tylko że ona się medialnie odbywa, tak? Został położony nacisk na media, a wiecie Państwo, ile kosztuje minuta w centralnych, na cały kraj stacjach, prawda? Wiecie, jakie ogromne dzieła? To między innymi o to chodzi. To między innymi dlatego, że są chętni ten czas wykupować. Jakby nie było chętnych, to by cen spadł. Dokładnie. I dlatego chcę... Oczywiście to wszystko kosztuje dzisiaj. I dlatego to jest tak, że dzisiaj także w Polsce widzimy, że jak my różni działamy poza Sejmem, gdzie nie mamy dofinansowania z budżetu państwa, jakie także Paweł Kukisto ma, czy nie wszyscy inni, którzy ja też od ubiegłego roku próbuję, tylko dodam, działać konserwatywnym ruchem republikańskim, który nazwałem WIR, czyli Wolność i Republika. Nie mam pieniędzy, więc po prostu od spotkanka do spotkanka, nigdzie nawet nie można dużego baneru, ale może będziemy łączyć siły właśnie i będziemy działać na bazie nowej rzeczywistości. W kierunku słusznym dla nas wspólnym. Także krótko mówiąc, w Stanach Zjednoczonych, w mojej opinii, przede wszystkim mandaty dostają ci, którzy cieszą się największym zaufaniem, największym ilością w okręgach wyborczych ludzi. Bo wbrew temu, ile pieniędzy trzeba wydać na kampanię wyborczą, to nie pieniądze, a głosy obywateli decydują o tym, kto dostanie wszystko. Ja myślę jednak, w tym momencie tutaj wrzucę swoje takie zdanie, że system brytyjski jest o tyle lepszy, że nie ma tej rozbuchanej kampanii wyborczej i dlatego w Wielkiej Brytanii wygrywają najlepsi, a w Stanach Zjednoczonych najbogatsi. Nie najbogatsi. No, ale wcale nie. Gdyby najbogatsi wygrywali, otóż jeżeli wiem. To jeszcze jedno zdanie. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że przedstawiciele najbogatszych rodzin amerykańskich wcale nie uczestniczą w prawicowej, konserwatywnej partii republikańskiej, a w partii lewicowej, partii demokratycznej. Przedstawiciele Rockefellerów, Rothschildów, jako koty senatorzy przede wszystkim, funkcjonują w lewicowej partii. I Państwo wiecie, że w polityce proszę? I to nie jest przypadkowe dokładnie, bo ja w Stanach Zjednoczonych poznałem taką zasadę, że wiecie Państwo, że socjalizm to jest królewska droga do władzy dla najbogatszych. I to jest właśnie pewna zasada, ale to jest na inny temat. Dobrze, ja przeczytam ostatnie pytanie z kartki. Momencik, ale przeczytamy najpierw ostatnie pytanie z kartki. Nie wiem, czy się obiło panu o uszy nazwisko Konrad Daniel. To jest pan, który utworzył portal Podziemna TV. Jest to osoba dosyć znana. I on zaproponował jedną listę społeczną i stworzył do tego narzędzie. Czyli nie wybieramy już nawet w formie jakichś tam list i stowarzyszeń i czegoś, tylko ogólnokrajowa lista społeczna. Czy takie coś mieści się w pana poglądach republikańskich? Już była taka gra, FJN to się nazywało. Lista krajowa, już mieliśmy listę krajową po kongresie. Znaczy, no właśnie nie bardzo to widzę, jak to praktycznie miało działać. Praktycznie jest to ogłoszone na portalu, każdy człowiek, każdy obywatel Rzeczpospolitej może się zgłosić i nabijają mu punkty. Jeżeli ma dużo punktów,
wskakuje na listę, bo lista wiadomo ma swoją odpowiedzialność. Jeżeli nie, no to po prostu go nie ma. No to, to jest na zasadzie takiego pospolitego ruszenia. No właśnie, powiem panu, że ja nie jestem zarządami mas. Ja jestem jako republikanin w stylu amerykańskim i konserwatywny. Jestem za tym jednak, żeby zasady rządziły, a nie wojsko. A nie ochlokracja. Nie ulica, naprawdę. Nie ochlokracja. No dokładnie. Tutaj ja pan, bo musimy czas nas jednak tutaj powoli dyscyplinuje, a tutaj panu oddam mikrofon na chwileczkę. Ja chciałem, żeby pan się ustosunkował a propos tego poprzedniego pytania też, że najbogatsi rządzą Ameryką. W tym momencie, jak zaczyna się ten wyścig o fotel prezydencki po Baracku Obamie, mamy dwa stronnictwa. Pierwsze to jest Hillary Clinton, która pochodzi z rodziny, która jest dość bardzo związana z polityką, a jej kontrkandydatem właśnie ma być przedstawiciel rodziny Bushów. Tutaj nam się pojawiają takie rodziny o ogromnej tradycji politycznej i jedne z najbogatszych też w Ameryce. Jak to będzie wyglądało do tego, że nie najbogatsi rządzą tym krajem? Wiemy, że od starożytności, od Fenicjanie wymyślili pieniądze. Niestety pieniądze otwierają różne drzwi. Także w polityce nie ma w tym nic nowego, co jest dzisiaj. Czy w Ameryce, czy w Polsce, czy w jakimkolwiek innym kraju. Chcę nawet dodać do tego, że finansjera, ludzie najbogatsi w formie banków, bankierzy, finansiści stworzyli nawet globalny system po raz pierwszy od wielu lat i ten system niestety wywiera ogromną presję na system rządów w każdym kraju świata dzisiaj, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz to jest fakt, że politycy, ludzie, którzy idą do polityki, uzyskują mandaty i są albo parlamentarzystami, albo członkami rządu lub innymi funkcjonariuszami państwa. Narażeni są na nieustanny lobby, pokusy, łapówek, po prostu na całe działania, oddziaływania ludzi z cienia, prawda, żeby za pieniądze coś kupić, uzyskać i tak dalej. I powiem panu, że to ma, powiem państwu, to ma swoje znaczenie ogromne także w Stanach Zjednoczonych. Porządni ludzie z tym się borykają, ale naprawdę to ma gdzie indziej znaczenie i to ma także znaczenie w naszym kraju. Także ja powiem tak. My nie wymyślimy żadnego modelu na idealne rozwiązania, bo ziemia ta nie jest rajem. Nasze życie na tej ziemi jest pomiędzy złem i dobrem. Tu króluje i zło i dobro. Także my nie wymyślimy jakiejś super jakichś zasad, ordynacji wyborczych czy takich rozwiązań w internecie gdzieś rzuconych i tak dalej. Najbardziej pragmatyczni ludzie na świecie, Amerykanie, nie wymyślili i nie są takie systemy. Wymyślili, tylko tak. Nie dotyczy to wyborów. To dotyczy wyłaniania ławników w sądzie. I skoro można w wyniku losowania, to zróbmy w Polsce losowanie systemu PESEL i wtedy wszyscy idą do wyborów. Oczywiście, proszę pana, proszę państwa, wyłanianie ławników w Stanach Zjednoczonych w tym systemie jest oczywiste, bo w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje system ławników, tylko ławy przysięgły, no po polsku można to nazwać ławnicy. Aczkolwiek to jest gryzące. Więc proszę państwa, każdy obywatel Stanów Zjednoczonych od czasu do czasu dostaje wezwanie z sądu amerykańskiego w swoim miejscu zamieszkania, że słuchaj, tam na ten i na ten dzień będzie się toczyła taka rozprawa w tym i w tym sądzie i jesteś wezwany, żeby być członkiem jury, które będzie osądzało o winie lub niewinności osoby, która stanie się przedmiotem rozprawy. I ten system takim wyłania nie trzeba systemu, bo bez tego systemu każdy obywatel Stanów Zjednoczonych, który ma pełnię praw obywatelskich, dostaje wezwanie być ławnikiem. Tak, ale byli głosowani. No tak, ale to jest takie przypadkowe losowanie, że co jakiś czas każdy to dostaje. Tak. I dlatego ja mówię, jeżeli wprowadzi taki system do wyborów, to wtedy nie mamy problemu z frekwencją, bo wszyscy idą do wyborów, czyli do wyboru. Głosowania wszyscy idą do wyborów, bo każdy siedzi w domu, a reprezentanci są wybierani. Tylko powiem, że skala problemu jest zupełnie różna. Tam dotyczy, ja przysięgłem i decyduje, czy ktoś jest winny lub niewinny.
Natomiast polityka jest odpowiedzialnością za losy życia i śmierci, za losy całego. Dlatego prawa. Polityka nie dopuści takiego czystego nie systemu dopuści. Do siebie, bo by polityka wtedy musiała spaść. To znaczy, ja nie wiem, czy ona by wtedy spełniała rzeczywiście to by były rządy ulicy, a nie o to chodzi. Nie, nie, dziąbił się. Panie Boże, są te ulice, proszę mi mówić. My musimy powoli kończyć. Jeżeli ktoś ma jakieś bardzo ważne pytanie, to prosiłbym. Dlaczego w Senacie Platforma ma taką. To może, a nie, to może ja wrzucę, bo mamy tutaj na naszym podwórku mamy najlepszy przykład działania jednomandatowych okręgów wyborczych w Senacie. W osobie szanownego pana Kuca. Pan Kuc został senatorem z naszego okręgu, z Katowic, tylko dlatego, że Platforma, widząc jego osobę, nawet nie wystawiła kandydata, kontrkandydata. Te jednomandatowe okręgi wyborcze w tym momencie zadziałały, bo pan Kuc ma jedną zaletę. On mówi, że jego wiek upoważnia go do tego, że on może powiedzieć wszystko, wszystko. I dlatego to zadziałało. Ja powiem tak, jeszcze z jednej strony. Platforma ma tylu senatorów dzisiaj, pisma tylu ilu ma, ci tamci mają ile mają, to po prostu jedna jaskółka wiosny nie czyni. To jest pierwsza rzecz. Działają przyzwyczajenia, kto był na fali. No na fali do niedawna była Platforma poprzez mail, oddziaływanie mailu i tak dalej. Więc nie dziwmy się, że nawet jak zrobiono taki wyłom, że nagle tak jak kolega tu powiedział wcześniej, lokalnie do poziomu chyba tam 50 tysięcy ludzi, to są już JOWY w gminach, tam lokalnie, w samorządach lokalnych i są JOWY do Senatu. Ale powiem tak, no, a resztę systemu jest dalej proporcjonalny, więc to jest po prostu miszmasz pomieszany z podkątaniem i JOWY w dalszym ciągu, nawet tam, gdzie nie są już dopuszczone te JOWY, to są JOWY, w których w dalszym ciągu obowiązuje spadochroniarstwo. Więc proszę pana, jeżeli zlikwidujemy spadochroniarstwo przy JOWY, jeżeli wprowadzimy możliwość odwoływania wcześniej przed kadencją, to ci ludzie, którzy dzisiaj na przykład w większości zasiadają w Senacie, oni będą wynieceni przez zupełnie innych ludzi. Prędzej czy później. To samo będzie w Sejmie. To samo będzie we wszystkich innych ciałach. Bo zupełnie inni ludzie, bardziej ambitni, bardziej odpowiedzialni, będą do polityki szli. Dlaczego? Dlatego, że polityka przestanie być takim obciachem, jak jest dzisiaj. Że tylko mierni, ale wierni, prawda, mogą w polityce coś znaczyć. I tak naprawdę jest, bo aparaty partyjne o tym decydują, a nie my obywatele. Dobrze, będziemy powolutku kończyć. Ja bym miał tylko taką jedną gorącą prośbę. Obserwujcie nas Państwo. Bo jak na razie dzieje się takie coś, co proces wyłaniania kandydatów na listy wyborcze pana Pawła Kukiza jest procesem dosyć skomplikowanym. Ponieważ ruch, który nie posiada żadnych struktur, nie posiada klucza do tego, jakie osoby umieścić na listach wyborczych. I teraz tak, obserwujcie nas Państwo. My się miotamy, ponieważ my sami nie jesteśmy w stanie ocenić ludzi, którzy napłynęli szeroką, bardzo grubą, dopiero po wyborach. W tych wyborach generalnie wygranych przez Pawła Kukiza. Bo prezydencki, bo nikt się tego nie spodziewał. W czerwcu napłynęło bardzo dużo ludzi. Jeszcze więcej ludzi napłynęło poprzez opublikowanie na stronie Kukiz.15 formularza, który to mówi, że każdy dorosły obywatel Rzeczypospolitej może zostać posłem z ruchu pana Pawła Kukiza. I ludzie zaczęli to wypisywać i tych ludzi trzeba teraz zweryfikować. Ja nie wiem, w jaki sposób dwa tygodnie można zweryfikować 100 tysięcy ludzi. Tego się po prostu nie da zrobić. Jeżeli popełnimy jakieś błędy, wybaczcie nam Państwo, ale też bacznie obserwujcie, bo wy wyborcy, najlepiej wiecie, kogo my będziemy umieszczać na listach. I wypiszcie to świadectwo, głosując tą białą czy tam kolorową kartką do głosowania. Wydajcie to świadectwo, bo my się możemy mylić, ale wy się nie pomylicie na pewno. Bo wy wiecie, kto jest człowiekiem porządnym, a kto jest człowiekiem nieporządnym. My po prostu nie dajemy sobie z tym pana ziemi. Dlatego proszę Państwa, ja czy rozgłoski reprezentuję taki punkt.
że idea Jobu to jest pierwszy krok Pana Pisa, symbolizowany w dniu dzisiejszym, dla mnie nie celem samym sobie ostatecznym, tylko pierwszym krokiem w dobrą stronę. Ja reprezentuję pogląd, że trzeba poza Jobami wprowadzić szereg innych dalszych rzeczy. I powiedziałem, obok jednomandatowych okręgów wyborczych musi być możliwość wcześniejszego odwoływania polityków wybranych w spełnionej funkcji, musi być zakaz łączenia stanowisk, musi być zakaz spadochroniarstwa spoza okręgu wyborczego kandydowania, musi być przez politycy, muszą być przestać finansowani z budżetu państwa, władze muszą w szerszym zakresie być wyłaniane z wolnych wyborów, o tym żeśmy w ogóle nie mówili, że na przykład także wojewodowie, szefowie, a wspomniał wcześniej, szefowie prokuratur, policji, nauczycielstwa, straży pożarnej, kuratorium, proszę Państwa, to są ludzie, którzy na przykład w Stanach Zjednoczonych pochodzą z wolnych wyborów. Prokuratury, sądy i tak dalej. Więc tam naprawdę nie ma takiej korupcji jak tu, gdzie to wszystko pochodzi od mianowania odgórnego. No przecież ten służy, ten szef, ten, kto go mianował, a nie nam. I to są te rzeczy, które należy eliminować. Czyli ja reprezentuję pogląd, że jody same tylko z siebie nie naprawią nam pełnej sytuacji w Polsce, ale są pierwszym dobrym krokiem w kierunku naprawy Rzeczpospolitej. Więc trzeba system, dla mnie system prezydencki może być na początku mieszany, ale ja uważam, że docelowo prezydencki. Następnie te wszystkie rzeczy i powiedziałem, jak to wszystko zaczniemy wprowadzać, to w Polsce będzie dobrze. Ludzie do Polski będą przyjeżdżali, a nie wjeżdżali. Wierzcie mi. I nam się będzie dobrze żyło. Ja bym prosił Pana Adama też o podsumowanie, bo niestety czas... Tak, czas nas dyscyplinuje, bo... Powiedzmy, że... Bo ja uważam, że wygramy. Czas, wtedy mamy. Ale jak ja to zrobię, żeby coś zrobić, to nie jest przy jednym wygraniu, tylko to trzeba czasu. I tego, jak Pan uważa, jak długo, zresztą Pan stary związkowiec, jak długo to będzie trzeba, żeby to wszystko... Powiem swoim takim zdaniem. Troska o wolność, wolności nie można zanegować. Troska o dobre życie jest ustawicznym, wiecznym obowiązkiem i zadaniem nas wszystkich do końca naszego czasu, do końca świata. Bo zawsze żyją w nim, nie zbudujemy doskonałego systemu, który wyeliminuje całe zło. Nigdy na całym świecie takiego systemu nie było. Taki system, to będą obiecywali komuniści i ludzie, którzy padli do dyktatu, prawda, i myśleli, że nas wziąć za mordę i wtedy oni nam stworzą raj na ich wzór i podobieństwo. Także krótko mówiąc, troska o wolność. Wolność to jest jak najpiękniejszy, najdelikatniejszy kwiat po drodze. Jeżeli zaprzestaniemy go podlewać, pięć, to chwasty, zło go najpierw zagłuszy, później zniszczy, zabije. I to samo jest z wolnością. Jeżeli chcemy być naprawdę wolnymi ludźmi, mieć jak najlepsze rozwiązania, to nieustannie musi być troska, walka o te elementy, o te zasady. Prosimy Pana Adama o podsumowanie. Proszę Państwa, chciałem podziękować Państwu za obecność w ten dzień letni, wakacyjny. Myślę, że rozpoczynamy taką kolejną serię naszych spotkań. Będziemy debatować, zapraszać innych do takich rozmów. Myślę, że to doświadczenie, z którym się podzielił Andrzej Rospochowski, było dla Państwa ciekawe. Chciałbym powiedzieć ze swojej strony, że jesteśmy w tej chwili w czasie, w którym się decyduje kształt ruchu Pawła Kukiza. Decyduje się, czy on będzie oddolny, czy on będzie sterowany przez czynniki zewnętrzne, dysfunkcyjne. Wydaje mi się, że mamy szansę utrzymać go w formule społecznej, która jest twórcza. Ma szansę dokonać tych zmian ustrojowych, o których tutaj zarysowaliśmy pewną wizję. Oczywiście to jest przedmiotem prac programowych, jest zespół programowy przy Pawle Kukizie, który kieruje dr Kornel Morawiecki z Wrocławia, przewodniczący Solidarności Walczącej. Także
jesteśmy otwarci, jeżeli ktoś z Państwa chciałby do tego zespołu dołączyć jakieś swoje tezy na piśmie bądź merytoryczne wnieść, to jesteśmy otwarci. Debata nasza będzie w internecie. Zachęcamy do oglądania naszej strony www.katowice.pl. Na Facebooku. I strony Grupa Patriotyczna PNPM, na której ukazują się wszelkie komunikaty. Również ten film dzisiaj będzie też na dostępny na grupie. Także zachęcamy Państwa w poszczególnych środowiskach wiosłowskich, w poszczególnych miastach do wyłaniania kandydatów. Zadałeś pytanie, jak tych kandydatów najlepszych wyłączyć. No, proszę Państwa, to jest bardzo proste. No, wiemy to z wielu krajów, jak się wyłania kandydatów. Robi się. Nie martwcie mnie tak, potem nowe wybory i PiS nas posadza. Nagrywa, tak? Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest. Wykonać? Tak jest.